Dzisiaj chcę kilka fenomenów z uniwersum TikToka przeanalizować. Chcę też zaktualizować, co jeśli chodzi o Chiny, o pierwszą ekipę, która tam pojechała, zobaczyć się z Piotrem i przez 2 tygodnie podróżować, zwiedzać Chiny. Też mam ciekawe informacje związane z marką BRICS jako taką. Pamiętacie może albo widzieliście, że zawiesiliśmy w najbardziej gorącym miejscu w Polsce flagę BRICS-u. Trochę prowokacyjnym miejscu, bo koło pomnika Reagana, aktora naprzeciwko ambasady USA w Warszawie. Więc biorąc pod uwagę ten hegemoniczny konflikt, który mamy cały czas, no to myślę, że ta symboliczna deklaracja, przynajmniej ze strony tej grupki osób, które tam są, jest bardzo wyraźna. I też cieszę się, że osoby, które tam protestują, przede wszystkim Sławek Zakrzewski, że one są po tej BRICS-owej stronie jak najbardziej i w pełni rozumieją istotę obecnej zmiany na świecie. Witam na live. Cześć Sławomir, cześć Filog, Bob. Rozkręcamy się znowu spontanicznie, jak zwykle niezapowiadany. Nie potrafię chyba jeszcze się zmusić do regularności takiej zapowiedzianej w tych moich live'ach, ale też sytuacja domowa jest taka, że muszę się wciąć z okienkiem na pohałasowanie trochę, albo wręcz poprosić o ciszę. Cześć Duchodziej, cześć Piotr. Witam wszystkich. Może zauważyliście, że pojawiło się w mojej przestrzeni informacyjnej coś nowego, nowa akcja, ale też coś, o co długo część z Was prosiła. Czyli identyfikacja BRICS, którą można nosić albo z niej pić. I w końcu doszedłem do tego, że pozwolę, jakby przyczynię się do produkcji kubków i koszulek BRICS-u. O kurczę, coś mi kamera przerywa. Nie wiem czemu. Ale to irytujące, jak coś się blokuje w trakcie transmisji. Tutaj w tym przypadku kamera coś postanowiła zaszwankować. Może jakiś przycisk niechcący się naciska na niej. Widzicie, jakie ciulowe światło jest z tej kamery laptopowej. Się jakby nie umywa do kamery z telefonu, dlatego wolałbym mieć kamerę iPhone'ową. Okej. Mam nadzieję, że już nie będzie robiła takich numerów. No dobra. Akurat te iPhone'owe lubię, bo ona się do tej pory w ogóle nie zawieszała, w przeciwieństwie do Osmo, czyli tej takiej z ruchomą główką. No dobra, nie wszyscy są w szczegółach technicznych. Nie skończyłem mówić o koszulkach i kubkach, więc zaraz powiem. Cześć Danka, cześć Piotr, cześć Izabę, cześć Maria, cześć Beata. No właśnie, to może taka krótka analiza. Pomyślałem, że skoczymy na uniwersum X-a, bo tam się dzieją no, niesamowite rzeczy. Coś mega z tą konfą i z Mencenem. Tutaj chyba idzie nie po myśli tych, którzy tym tworem zawiadują. Chyba, że po myśli, ale to 20% albo i mniej bym stawiał, że to jest celowe działanie. Ale ewidentnie ta partia się topi i jej ten namaszczony lider i tak wychwalany w niebiosa zbiera srogie cięgi jako kandydat na prezydenta. Jakby nie widzę nic innego jak czysty hejt w sieci pod stronę Mencena i wszystko, co on robi od czasu ogłoszenia tej kandydatury, co
może być tam złamaniem prawa, prawa partyjnego, umów koleżeńskich, jakąś niesłownością polityczną, to jedna rzecz. I tutaj myślę, że został znienawidzony przez być może nawet część własnego środowiska, ale to, co jest od tamtej pory, no to jest groteska, jeśli chodzi o jakiś taki pompatyzm, brak wiarygodności, brak ostrości przekazu. No i jest ta kampania, ten jej start bardzo kontrowersyjny, być może nawet nielegalny, że ją tak wystartował wcześniej, ale też pod kątem marketingu i PR-u jest to jakaś totalna dla nich oczywiście tragedia. I ja jestem zadziwiony, dlatego dałem, że jest to fenomen. Dlaczego oni to robią? Dlaczego mając duże środki, mając olbrzymią ilość osób, które siedzą przecież i obserwują scenę polityczną w internecie, dlaczego mając taką świadomość sytuacyjną doprowadza się do takiej sytuacji, w której z dnia na dzień ta formacja traci cały swój kapitał, kapitał zaufania, kapitał jakiegoś prestiżu, kapitał jakiejś powagi politycznej, wszystko codziennie tracą i topiącą osobą jest Mencen, który stał się memem i to kiepskim memem. Kiedyś jeszcze był jakimś takim przedsiębiorcą, miał duże zasięgi, TikTokerem. No, biznesowo to się jakoś tam spinało i zasięgowo, ale w tej chwili staje się po prostu dosłownie jakimś groteskowym memem, takiego napuszonego balona i ta frakcja bardzo dużo na tym traci, na asocjacji z tą marką pompowanego i pompowującego się memcena. I nawet też chciałem z wami porozmawiać, jak wy sądzicie, czemu oni w ten sposób to prowadzą. I tutaj mam pierwszy komentarz, dziękuję. Sławomir, o, czyli Marek Chodorowski tłumaczył swój pogląd na Konfederację, czy co sugerujesz, że na kanale jest jakaś rozmowa na ten temat po prostu? Dzisiaj też widziałem, pojawiła się rozmowa z Grzegorzem Braunem, jeśli już mówimy o Konfederacji, na kanale Wbrew Cenzurze i też widzę, że Grzegorz Braun również tam zgarnia srogie cięgi. Ja ten wywiad przeskoczyłem dosłownie, go przeskrolowałem, cześć Mulczenzo, przeskrolowałem dosłownie, no nie byłem w stanie tego słuchać, prawdę mówiąc. Mało tam treści jest, tak? Niestrawne to dla mnie było. Znowu jakieś historia, nie mam na to czasu, za mało jest to konkretne, ale zdziwiło mnie, że w ogóle się tam pojawił, że pojawił się teraz. Musiał tu Sebastian Piton chyba zadziałać. A zaraz do Sebastiana skoczymy, bo mam otwarty jego X. Sebastian to jest ciekawa postać, bo z jednej strony trzyma blisko w środowisku Konfederacji, którego wyrzuciło, wielokrotnie tam zdradziło politycznie, a z drugiej strony jest politycznym takim zwolennikiem, przyjacielem nawet chyba Grzegorza Brauna. Więc też po tym naszym ostatnim wyjeździe w Bieszczadach rozmawialiśmy, poznaliśmy się lepiej, tam wiecie, doszło do takiej polemiki między mną a Sebastianem Pitoniem. No nie doczekałem się już jakiejś odpowiedzi na moją odpowiedź, na jego krytykę, więc sprawa gdzieś tam zawisnęła, ale w tych konfederacyjnych szykach na pewno dużo się teraz dzieje i w ogóle scena polityczna w Polsce moim zdaniem osuwa się jakoś w dół i pokażę wam też na to dowody na X-ie. Ja jeszcze tego do końca nie rozumiem, to się przyznaję, bo też jak gdyby no nie jest to moim priorytetem, żeby siedzieć w polskiej polityce, ale odnoszę jakieś takie nieodparte wrażenie, że coś tam się sypie i wychodzą jakieś brudy. Wychodzą jakieś brudy, zwłaszcza na tych, którzy odsuwają się z tej polityki i to no, rokuje jakąś tam grubszą aferą. Zaraz wam pokażę dlaczego. Memcwel. O, tego jeszcze nie słyszałem. Sławomir Rejman.
No, nie jest właśnie dobrym kandydatem i to było wiadomo wcześniej. Teraz już to wiadomo totalnie. I dalsze parcie w tą stronę, żeby on kandydował, wydawanie na to pieniędzy partyjnych, wydaje się być totalnym strzałem w kolano. I pytanie, czy to jest jakaś zagrywka, czy oni tak na serio topią tą formację i tak ją banalizują i memcenują Konfederację już totalnie. Można by, powiedzmy, jest taki pomysł, że być może ten pierwszy kandydat, na niego spadną gromy, coś tam i oni wtedy bohatersko wprowadzą następnego, typu Grzegorza Brauna czy Bosaka, tak? I powiedzą, no to ten w takim razie, którego chcieliście, idzie na tego prezydenta. I mogą próbować tutaj zrobić jakąś taką podmiankę. No ale tutaj chyba tylko by Bosak wchodził w grę. A jak się z tego nie wycofają, tam jeszcze w tle jest to, że tam jakiś miał być nawet sądowy nadzór nad tą partią, bo nie organizowali, tam jest kilka partii, wiecie, to jest strasznie skomplikowane, ta cała konfederacja. To nie jest jakaś tam partia, do której się można zapisać, która ma jakąś jasną strukturę. To są takie różne techniczne tutaj konstrukcje, które oni zbudowali, żeby te trzy, czy tam ile partii było, złączyć w jedną całość. I tam się to wszystko pozawieszało w tych konstrukcjach, bo miało być pewne rzeczy tymczasowe, one działały, ale jak już się tutaj popsuło zaufanie i się zrobiły konflikty, no to że te rzeczy były tymczasowe i takie niedopowiedziane, zablokowało całkowicie decyzyjność formalnie. No i od tamtej pory mamy taką w zasadzie tylko i wyłącznie rozgrywkę medialno-siłowo-polityczną, już ze złamaniem, pominięciem przez jakichś tam zasad formalnych. Mencen to farbowany lis. No słuchajcie, no ja widzę no, mnóstwo zdjęć Mencena z przede wszystkim Wiplerem, gdzie mówi się, że Wipler załatwił, przecież nie wiem, czy znacie tą sprawę, że brat Mencena miał zarzuty, że jest członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Tam jeszcze w historii Mencena jest przecież to, że on handlował bronią. To jest taka niepopularna dosyć działalność dla polityków. I miał zarzuty po prostu. No i sprawa tych zarzutów karnych i współudziału tam w grupie przestępczej, to wszystko wycichło i to wszystko jakby zostało zapomniane, zamiecione pod dywan po właśnie jakichś tam dziwnych spotkaniach Mencena z Wiplerem. Tam później się pojawił Wipler jako głównodowodzący w Konfederacji. Po tych spotkaniach tam jeszcze są jakieś dziwne spółki sondażowe, które też kolesie właśnie Wiplera prowadzą, w których można zamówić sobie pewnie jakieś zawyżone sondaże. I bardzo takie mętne tam towarzystwo się pojawiło i jest na szczycie tej frakcji, co moim zdaniem jakby pokazuje, że mamy do czynienia z tworem agenturalno-służbowo-systemowym. Bo w innym przypadku, gdyby to była zdrowa partia, byli tam normalni ludzie, to mając na pierwszych stronach gazet przestępców, jakichś machlojarzy, no oszustów, osoby, które po prostu uchodzą za po prostu warte zero zaufania, no ludzie z tej formacji powinni jakiś wnieść sprzeciw, tak? Powinni starać się nawet w swoim kręgu tą sytuację w jakiś sposób załagodzić, wymienić to, choćby zadbać o wizerunek tej partii, ale tutaj nic takiego się nie dzieje. Wygląda to tak, jakby po prostu te służby, te osoby, które są związane, które wystawiły Wiplera i kontrolują Mencena, mają absolutną kontrolę nad tym, co będzie z tą formacją. Więc jeśli ktoś tam jeszcze jest, no to tym bardziej po prostu wskazuje na to, że dołączył się do systemu, choćby właśnie aprobując taki stan rzeczy, który jest po prostu absolutnie nie do pomyślenia.
No, pamiętacie, że Mentzen wszedł udając, że będzie przeciwko małym, przeciwko Żydom, homoseksualistom, Unii Europejskiej, podatkom i aborcji, tak? Nie wiem, jak wy uważacie. Dla mnie to są absolutnie sensowne postulaty, takie cywilizacyjno, społeczne, ekonomiczne. Każdy z nich osobiście na jakimś poziomie popieram. Przykładowo tu chodzi o takie niuanse, że to nie przeciwko gejom, tylko przeciwko homopropagandzie z ambasady amerykańskiej, tak? I tej wersji totalitaryzmu na takiej zasadzie, że klękajcie przed tymi przebierańcami, albo jesteście transfobami, nie? Przyjmujcie do szkoły te zboczenia wszystkie, bo inaczej jesteście nietolerancyjni. Ja jestem przeciwko, jakby w takiej wersji tego punktu piątki Mentzena, natomiast no, ewidentnie on te poglądy wszystkie zdradził. I to ostatnio cytowałem Korwina, który no, jasno powiedział, że Mentzen zdradził te wszystkie postulaty i w związku z tym no, nie powinien być dłużej w polityce. Natomiast mimo tego, że opinia środowiska świadomych komentatorów politycznych obok konfederacyjnych i w ogóle z zewnątrz konfederacji jest mega krytyczna, opinia no, ojca tego, tak to się mówi, oczywiście wiele osób uważa, że jest oszust, zdrajca i Żyd też, jakby Korwin, ale opinia jego, wiele osób go szanuje, jest taka, że Mentzen zawiódł, zdradził. Ludzie widzą, co się dzieje i dalej, słuchajcie, to wszystko idzie do przodu, tak? Dalej ta karawana jedzie dalej i Mentzen rozwiesza na budynkach swoją twarz, tak? Dalej pchają, że on jest prezydentem, którego chcą tutaj społeczeństwu ożenić. Więc dla mnie to sytuacja jakaś hiperrealistyczna. Nie sprawdzałem pochodzenia Sebastiana Pitonia. Sugerujesz, że jest bez napletka, czy coś tego typu? Mogę go spytać, ale nie wydaje mi się. Dosyć dobrze nam się wspólnie żarcikowało właśnie z tych kwestii, ale to też nie wiadomo, czasami najwięksi krytycy mogą być częścią tego, więc. Ale myślę, że akurat to jeszcze nie jest ten poziom zagrożenia, bym tak powiedział, żeby aż tak głęboko sprawdzać. Mówię tutaj o osobie, która komentuje, po prostu tak jak ja, scenę polityczną. Słuchajcie, idę z waszymi komentarzami. Właśnie ja z Chodorowskim muszę nadrobić, Sławku, bo puściłem ostatnio, nie wiem, czy to był godzinny czy dwugodzinny wykład właśnie o bestii, żeby już zapoznać was i siebie no, z taką, powiedzmy, metateorią, którą rozwija w przestrzeni medialnej pan Marek. Okej. Okay. Na tym fundamencie dalej chcę się niuansować, przyglądać temu, co jeszcze robi w tej chwili ten człowiek. Nie ukrywam, że z większością rzeczy się zgadzam. Tam w przypadku tego halucynacji, tych komór gazowych, tego wydarzenia na H w Polsce, pan Marek stosuje tutaj pewne stereotypy i uprawia pewną mitologię dotyczącą 6 miliardów metafizycznych zgonów, i tutaj mamy pewne zastrzeżenie, dlaczego on uwiarygadnia te narracje mało czapeczkowe, ale tak poza tym to no okej. No. Na razie wygląda to całkiem nieźle. Oczywiście to, że Mentzen i Bosak są zwolennikami wojny, to by no, tłumaczyło, skąd taka ich silna pozycja, tak? I skąd ta pewność, że ten twór będzie szedł do przodu i miał wysokie wyniki, niezależnie od tego, kogo, ile osób zdradzi i od tego, co my o tym myślimy. Bo wiecie, że 12% w sondażach można mieć nawet jak ciebie nikt nie znał wcześniej, nie? Więc tutaj wszystko jest możliwe. To są światy nieraz w ogóle rozłączone. Rzeczywistość i świat mediów i polityki, te dwa światy czasem w ogóle nie korespondują ze sobą. Bogumiła Piotrowska. No właśnie widzisz, ale to już jakby wszyscy wiemy. Już mógłbym wam na X-ie pokazać, jaka jest nagonka na Mentzena i po prostu jak zmienia się w taki słaby mem.
ale myślę, że to już wiecie, część przynajmniej z Was, i po prostu mnie zadziwia brak jakiejkolwiek korekcji ruchu ze strony konfy. Ja oczywiście od wielu lat mówiłem, że to są przebierańcy i uważam, że oni wszyscy są podstawieni. Możecie wyśledzić do 2020 roku chyba moje wypowiedzi w tej kwestii. I teraz to, że to się tak kończy, mnie to nie dziwi i oczywiście chciałbym, żeby już 4 lata temu czy 3 lata temu poważnie rozmawiać o tym, co wskazuje na to, że coś jest nie tak z tą informacją, ale no, rozumiem, że pewne przesłanki muszą urosnąć, żeby większe osób je zauważyło. No i to jest bzdura całkowita, Sławomirze, moim zdaniem to, co piszesz. Konfederacja sama nie ma tam już żadnej przesłanki, która mówi o tym, że ten twór polityczny miałby motywację, chęć, zamiar cokolwiek zmienić. Nie ma już żadnej przesłanki, która wskazuje na to, że ten twór chce coś zmienić, więc nie wiem, skąd te oczekiwania, a zmiany polityczne są potężne, potrzebne w Polsce. Ale to już trochę trwa. O, dobrze. Podyskutujemy może trochę więcej właśnie o Konfederacji. Ja nie pluję żadnym jadem, jest to kłamstwo. Nikt nie pluje jadem i to określenie jest bardzo tendencyjne. To jest uzasadniona krytyka, to jest opisywanie tego, co widać gołym okiem, a tego typu epitety są próbą szantażowania opinii publicznej i komentatorskiej właśnie przez osoby takie jak ty, nie wiem, czy pracujesz dla Konfederacji, czy nie wiem, zbierałeś dla nich podpisy i się czujesz oszukany, czy pracujesz w jakiejś firmie PR-owej, która pisze takie składające się z tych samych fraz komentarzy, ale no tutaj u mnie na czacie raczej ludzie są parę poziomów wyżej i wiedzą, czym jest system, od kiedy działa, kto nim kieruje. I tutaj nie musimy się edukować co do tego za każdym razem. A że sobie krytykujemy Konfederację, bo możemy, bo lubimy, bo mamy ochotę, mamy pełne do tego prawo. I ostatnio już to przerabialiśmy, że to nie są żadne święte krowy i nikt ich tak nie może, nie będzie u mnie traktował. I tego działania, którego działania? Bogumiła Piotrowska. Panie Matuszewski, panie ludzie przemywali w Warszawie, tam są, ci mogą być pani. No właśnie, to jest ten problem, że ci ludzie właściwi, oni są o kosmos, jakby oni są w innej rzeczywistości niż ci ludzie w Konfederacji, w Sejmie, w partiach. Ich tam po prostu nikt by nie wziął. Oni są outsiderami. Oni są na politycznym marginesie, takim totalnym. Dlatego, że mówią o Żydach tak jak jest, mówią o zdrajcach w Polsce tak jak jest, mówią o przebierańcach w Sejmie tak jak jest, a to, że ktoś mówi o Żydach na przykład w sposób zgodny z faktami, wyłącza ludzi z możliwości brania udziału w większości mediów, nawet antysystemowych i oczywiście z wszelkiej dyskusji, współpracy politycznej. Osoby, które chcą dotrzeć do koryta, chcą tam się gdzieś tam przykolegować z kimś i wcisnąć, nie mogą się w ten sposób wypowiadać. Ale dla mnie, ponieważ ja jestem za prawdą, a nie za polityką, to jakby te wystąpienia są czymś pięknym, prawdziwym. Oczywiście są tam pewne przekłamania. Pani Garland coś tam opowiadała dziwnego o Rosji, tutaj niektórzy nawoływali do zabijania wrogów Polski, a to nie do końca jest taki praktyczny postulat na dane czasy, więc ale co do zasady, co istoty, te wystąpienia były prawdziwe i one powinny być na sztandarach prawdziwych, powiedzmy, frakcji politycznych czy ruchów protestu, czy właśnie takich secesyjnych, no takich uzdrawiających Polskę, ale no niestety prawda jest naprawdę w tej chwili czymś bardzo rzadkim, czymś wyklinanym i no tak jest po prostu najłatwiej. Patrząc na to towarzystwo oportunistów, kolesiów, zobaczcie co się stało z
częścią osób z sośnierzami, z dziamborami, no, z lirojami, z tam kto tam jeszcze był, kukizami, tak? Miśkami, tymi całymi gadowskimi, tak? Że to się wszystko okazuje finalnie, że to są ludzie, którzy robią patriotyczne miny, coś tam się wypowiadają o Wołyniu, tam Niemcy źli, Rosja zła, komuniści źli, to i to, ale później to są ludzie, którzy tak mówią, ale oni tak naprawdę pracują i chcą pracować dla systemu, mieć kasę, stołki, dotacje i tak dalej, nie? Więc takich ludzi już w zasadzie prawie nie trzeba demaskować, bo już się prawie wszyscy zdemaskowali. A ci, którzy naprawdę mają to w dupie i jest im wszystko jedno, oni mogą mówić prawdę. Ale to ze świecą takich szukać i są bardzo, bardzo zmarginalizowani. Niestety. Ja byłbym jak najbardziej za tym, żeby Sławek na przykład mógł budować swoją siłę, czy medialną, czy jakąś organizacyjną, ale po prostu widzę, że tutaj musiałby naprawdę od zera szukać ludzi, którzy by z nim w to poszli, bo no sam widzieliście, że tam się nikt z obecnego establishmentu nie dołączył do tych no, trwających kilka już tygodni, tak, pikiety pod ambasadą amerykańską. No nikt po prostu nie ma odwagi stanąć w prawdzie, że Ameryka to jest po prostu wróg Polski, tak? No i dlatego pytanie, czy chcemy rozmawiać o prawdzie, czy o polityce. Nie? Rozmowa o Konfederacji to jest rozmowa o polityce, tak? Czyli to już jest, że tak powiem, coś, od czego niektórzy traktują, że to już jest tylko i wyłącznie kłamanie, prawda, lawirowanie, oszukiwanie i na tym polega polityka, tak? Dotrzeć do koryta. A więc rozmawiając o polityce, to możemy zastanawiać się, dlaczego Konfederacja tak postępuje, czy nie, lawiruje w taki czy inny sposób, ale od dawna widzimy, że prawdy to tam nie ma co szukać, jakiejś tam lojalności wobec wartości czy postulatów, którymi kupili swoich wyborców. Część z nas prawdopodobnie również. No właśnie. No na pewno w tej chwili tak to wygląda, nie? Że właśnie po tych sprawach dużo osób właśnie to łączy z jego bratem i z tym, jak zniknęły te zarzuty wobec niego, że prawdopodobnie jest już on marionetką. Ogólnie ja w ogóle radzę nie głosować i przestać interesować się tą polityką, nie wierzyć, że ona cokolwiek może zmienić, bo jak widzicie, polityka w tej wersji amerykańskiej demokracji liberalnej jeszcze nigdy tam nic dobrego się nie wydarzyło. Był Leper, kto tam jeszcze, ale jakby nigdy destrukcja z polityki nie spowolniła w wyniku działań parlamentarnych czy tak zwanych demokratycznych. Więc jeśli ktoś chciałby, żeby poluzowana była ta szubienica, lina na szyi Polaków, to nie odbędzie się to drogą polityczną, żebyśmy nie mieli tutaj absolutnie żadnych złudzeń co do tego. No, ja uważam, że Bartoszewicz jest agentem Mossadu albo po prostu kupionym przez Izrael człowiekiem, który miałby być prezydentem albo kandydatem na prezydenta bezpiecznym na okres kolejnej pandemii, który by przytakiwał wszystkim postulatom zamordystycznym, czyli sprowadziłby na nas i dopuścił do no, wielkiego zła, jakim jest sanitaryzm i zabijanie ludzi pod tą przykrywką i zniewalanie, zubożenie. A po drugie jest to człowiek, który sprzyja planu stworzenia nowej ojczyzny, w cudzysłowie, dla mieszkańców Izraela, dla syjonistów, dla Hazarów na terenie Polski. I uważam, że został on namaszczony właśnie, żeby te dwie wielkie antypolskie idee realizować. A jako narzędzie do zrobienia tego dano mu możliwość krytykowania rządu Unii Europejskiej, Ukrainy, żeby w ten sposób pozyskał społeczne zaufanie.
Więc to jest człowiek przeznaczony do takiej operacji, po którym idealnie widać, w jaki sposób media promują marionetki sionistyczne, systemowe, i widać też, jak dalece pozwala się krytykować system osobom, które mają zwieść ludzi na kolejnym etapie. Tak? Tak postrzegam Bartoszewicza. No, rusofobia ogólnie rzecz biorąc bardzo właśnie mocno wskazuje na chazarskie korzenie i jakby skąd komu nogi wystają, bo z tego, co ja się nauczyłem, między innymi właśnie od Sławka, że z jakiegoś powodu Chazarowie, syjoniści mają jakiś duży problem z Rosją, z Rosjanami, więc stąd też wywodzi się dużo nienawiści do nich. Jest miejsce w Kościele za darmo. Plac, czy jest co? Jest jakiś plac imienia Sebastiana Pitonia, czy coś? Znaczy, ogólnie z tą konfederacją jest o tyle ciekawa sytuacja, dlatego mnie to interesuje i obserwuję tą przestrzeń, ponieważ podoba mi się próżnia na prawej stronie i antysystemowej. Jest kilkaset tysięcy do kilku milionów Polaków, których mógłby przekonać program polityczny pod tytułem Nie chcemy wojny, nie chcemy przymusu preparatów, chcemy rozliczenia oszustw w tym zakresie z tego rządu, nie chcemy właśnie satanistycznych praktyk, nie chcemy wpuszczania tych nachodźców przez te fundacje Sorosza i małe czapeczki finansowanych ruchów. I rozumiecie, o co mi chodzi. Nie chcemy cyfrowej waluty. Jest bardzo duża polityczna przestrzeń, gdzie kilkaset, parę milionów osób można by w ten sposób podprowadzić pod coś, gdyby stworzyć polityczny ruch. I obserwujesz, że to jest niezagospodarowane, ale to nie dlatego, że się nie da, tylko dlatego, że skutecznie torpedujemy takie próby przez system. Najlepszym tego przykładem jest taki próbny balon albo faktyczna konstrukcja, którą chciano tutaj postawić, czyli Rafał Piech jako wielki wolnościowiec, największy przeciwnik zamordyzmu srowidowego. Tak? Gadowski, oczywiście mówię to, wy dobrze wiecie, kim jest Rafał Piech i co on naprawdę robi i robił. Gadowski, czyli jednak PiS, i Sumliński, czyli Bezpieczna Polska. To miała być próba stworzenia na tej antysystemowej prawicy jakiegoś bytu politycznego, który mógłby zacząć zbierać tych ludzi. Piech, Sumliński, Gadowski, tam jeszcze do tego dochodzi ten Pośpieszalski cały. Tutaj system próbował tych ludzi zgarnąć, żeby po prostu PiS i służby miały pieczę nad tym elektoratem. A jakby wcześniej miała go Konfederacja i część tego Konfederacji, w ramach Konfederacji pilnuje Braun, żeby te powiedzmy 100-200 tysięcy przeciwników zamordyzmu srowidowego, WHO i tak dalej było przy Konfederacji, ale jak Braun traci na wpływach, to ci ludzie nie mają gdzie przejść. Rozumiecie, jak na przykład Braun wyjdzie z Konfederacji, się to zdemontuje, to zostanie bardzo dużo osób bezpańskich politycznie. I ja bym dlatego tego pilnuję, bo bym bardzo nie chciał tutaj jakichś przebierańców. I wy też powinniście nie chcieć, ponieważ dobrą rzeczą właśnie w takiej sytuacji, że nie byłoby partii politycznej, która sięga po ten elektorat, takimi właśnie sposobami, takimi osobami jak Bartoszewicz, tak? Czyli mówiąc naszym językiem, żeby zdobyć zaufanie i wprowadzić to znowu do PiSu, że tak powiem, znowu do tego samego źródła i miejsca docelowego, no to właśnie uważam, że wtedy ta energia by została na dole i byłaby większa szansa na taki naturalną, jakąś społeczny bunt, społeczną jakąś reakcję, jakiś zakwas, wiecie, no, że ludzie zaczną się po prostu faktycznie burzyć, a nie będą patrzeć na Brauna, czy na Piecha, czy na tego Sumlińskiego, czy kogokolwiek, kogo tu postawią Bartoszewica, co on im powie, że z jakimi hasłami iść i kogo krytykować, i to będzie zawsze puszczanie pary w gwizdek, tam jakieś marsze przeciwko ukrainizacji czy czemuś. One mogą być piękne, antysystemowe, ale one będą pięknie opracowane przez system, żeby, jak to się mówi, spuścić powietrze. Więc ja na to w ten sposób patrzę, że tutaj jest gra o przypilnowanie tego elektoratu. I on do PiSu nie pójdzie.
Tak, że najlepiej byłoby w ogóle, żeby było coś takiego, że tylko Polacy mogą w ogóle się wypowiadać w kwestiach publicznych, sprostować stanowiska w państwie polskim. Uważam, że nie powinno się tam przebierańców dopuszczać i powinno się to sprawdzać. Ja wiem, że to się takie wydaje śmieszne. Mi też się kiedyś to wydawało śmieszne, ale już mi się takie śmieszne to nie wydaje. Nie wiem, czy Lula dostał 1 000 000 opisów. Nie słyszałem o tym. Mają kontrakty z fundacjami, między innymi powiązanymi chyba z Ziobro, czy coś takiego, ale oni to tłumaczą, że to są kontrakty komercyjne i że jako firma je realizowali, a nie jako w Realu 24. Nie wiem, o jakie kwoty tutaj chodzi. No, miliony na pewno poszły do Bąkiewicza. To podobna kategoria medium na ten cały Marsz Niepodległości. Tak sobie to małe czapeczki kupiły. Niestety. Właśnie jestem ciekaw, w jaki sposób Korwin chciałby realizować niszczenie Mentzena. To by też było interesujące, no bo osoba, która jest tyle lat w polityce, czy od samego zarania. To przecież polityka, Sejm to są jakieś podwórko, więc wydaje mi się, że taka osoba jak Korwin, jeszcze z pieniędzmi, przecież tam sporo tam w parlamencie i tak dalej, sporo tych pieniędzy ma, no to wydaje mi się, że taki człowiek ma narzędzia, żeby różne rzeczy kreować, destrukcyjne, konstruktywne, więc jestem ciekaw, czy to są gadki, czy to są czyny, bo jeśli to są czyny, to ja bym się bał takiego polityka z 40-letnim, czy tam ile doświadczeniem. Jako, no, że tak powiem, młodziak, tak? Nie wiem, ile tam Mencen się w to bawi, no ale to chyba jest bardziej parę lat niż parę dziesiąt. No wiem, Stypek, wiem. Ale tu wiesz, w bardzo hermetycznym gronie musielibyśmy się spotkać, żeby rozmawiać już bez tych ciągłych definicji, nie? Nie wiem nawet, co to są eks-stulejarze, ale dobra, już nie dopytuję. No to takie coś, że on nie jest góralem, to jest totalna jakaś tam bzdura, nie? Ogólnie o to jest jakby, tutaj są, dużo jest argumentów, które mówią o tym, że może być, a dużo jest wiary i zaufania, że może nie być. No wydaje się czasami. Z konfą się nic nie spina. Dobra, słuchajcie, muszę nadrobić z komentarzami, bo ja zrobiłem tutaj pewne monologi i musimy nadrobić, bo jeszcze chciałem wam coś pokazać. Absolutnie na nikogo bym nie głosował, na prezydenta. Dokładnie, Konfederacja to jest bardzo duży problem, bo ludzie myślą, że ktoś za nich walczy. Oni już od dawna nie walczą, od kilku lat przynajmniej. I przez te parę lat można by coś zrobić, ale nikt tego nie zrobi, bo wszyscy i właśnie różni agenci, różne takie, żebym to powiedział, klakierzy chodzą i mówią: tylko konfa, nie myślcie o niczym innym. Jak nie myślicie, że konfa jest dobra, to jesteście źli, to jesteście zdrajcami, to głosujecie na PiS. Chodzą takie psy pasterskie i zapychają gawiedź do konfy, mimo że konfa od lat już wiadomo, że zdradziła. Nie wybronili się z tego. I ludzie dalej oglądają po prostu ten marny spektakl. No to nie chciałbym oglądać, jak oni się dymają. Ja bym się nie zdziwił, to bardzo mi się wydaje być bliska odległość ideowa właśnie od tych ambasad i od tych służb. No i Raul bardzo dobrze, tak jak ja. Ja wiem, tam się mówi, że już konfa jest tam już za pan brat z PiS-em, że tam ktoś tam już jest pośrednikiem, tylko nie wiem, czy właśnie Jakubiak, czy ktoś. Ale to już jest wszystko tam pożenione. Nie widzę żadnych argumentów, nawet nikt nie proponuje, nikt mnie nie próbuje argumentami przekonać, że jest inaczej, tylko jakimiś takimi manipulacjami.
No właśnie, pozdrawiam Bricksowców i ja Wam chciałem pokazać, że mamy już zrobione opcje właśnie na kubki i na koszulki Bricksu. Jak już zamówiłem tą flagę na namiot antywojenny, to też od razu w firmie, która to robiła, zaczęliśmy patrzeć na inne gadżety, które można tam wyprodukować z Krzyśkiem Zakrzewskim, który zrobił w ogóle to logo. I zaczęliśmy no, testować właśnie koszulki i kubki. W ogóle polecam, jakby ktoś szuka właśnie firm do tworzenia marek i w ogóle designu, to mogę dać namiar na Krzyśka, który właśnie no, jest szefem takiej firmy. Brandowcy się nazywa jego firma i zrobił nam super loga Bricksu. One poszły na przykład ambasady i zrobiłem dosłownie dzisiaj wiski, jak mogłyby wyglądać koszulki i kubki dla właśnie z tym logo i tutaj Wam pokażę, jak to wyszło. Przepraszam, kamera mi trochę zasłania. Nie wiem, czy to dobrze widać. I to wstawiłem na zrzutkę, którą tak czy inaczej miałem uruchomić. Na takiej zasadzie, że ich nie będę sprzedawał. Tylko to są takie po prostu gratisy do wsparcia celowej zrzutki na sprzęt. Tu jest kubek. Tak wygląda mniej więcej, bo to jest poglądowo. Ja go jeszcze nie mam, ale taką mam wizualizację. Więc myślę, że to dużo nie będzie odbiegało. Tak samo koszulka. Czyli to nie będzie taka czarna, jak miałem, tylko biała już jakby z naszym logo, tak? Nie z tym chińskim, tylko już Bricks Plus z polską flagą. No i ewentualnie jeszcze bluza. Co do bluz się waham, czy robić bluzy. Więc to będziecie mogli znaleźć link. Ja go będę też gdzieś tam rozrzucał na swoich kanałach. Może go wrzucę gdzieś w komentarzach albo do opisu nagrania. W każdym razie będziecie mogli bez problemu znaleźć to, gdzie możecie to w tym sensie uzyskać, że po prostu poprzez wsparcie zrzutki celowej możecie wybrać sobie taką właśnie nagrodę. No i inaczej tego nie będę robił, bo ja nie robię tego w sensie komercyjnym, że bym chciał, nie wiem, nagle sprzedawać koszulki czy gadżety z Bricksem. Bardziej wolę tworzyć content, ale dla widzów, dla Was, dla tych, którzy tu polubili tą markę Bricks, się utożsamiają z tym, to nie jest to jakiś duży problem, żeby takie zamówienie zrobić. Dobra, wracam do komentarzy, bo widzę, że zaczynamy się tutaj naparzać. Czy Mongolia wstąpiła do BRICS, bo Putin jest w Mongolii? Tam na razie jest afera, że tam są naciski, że czemu go nie zatrzymali, bo przecież jest na nim wyrok karny, a oni go tam z honorami witają. Więc to jest taka dyskusja na takiej zasadzie. Dużo się dzisiaj mówi o tym, że Erdogan tam już oficjalnie, jeszcze bardziej oficjalnie aplikował do BRICS-u. Tutaj werk. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Na razie ja proponuję, żebyś się zastanowił, czy to jest na poziomie w naszej dyskusji. Komentarz. Blaze Boom. Tak, ja śledzę tą dyskusję i czasami też o tym na kanale dyskutujemy. Marka BRICS zaczęła się faktycznie jako opisanie państw rozwijających się, które warto inwestować. Natomiast teraz jest to coś zupełnie innego, czyli słowa są te same, połączenie liter jest to samo, ale mówimy o czymś zupełnie innym niż prospekt inwestycyjny, tam Goldman Sachs. To jakby to już jest zupełnie coś innego.
Mówię, na Telegramie ja nie widzę jakichś specjalnych dyskusji. Są małe grupki, mega dużo spamu. Nie wiem, czy wy uważacie, że Telegram w tej chwili jest jakimś dobrym miejscem do bycia. Takich poważniejszych osób to ja więcej widzę w tej chwili na X-ie. Do BRICS-u jeszcze nie było przyjęcia. Na razie tam jest tyle, ile było, czyli 7 państw, teraz będzie 11 i te dopiero co chcą dołączyć, to już właśnie jest coś innego niż było na początku BRICS. Teraz już pod tym hasłem mamy właśnie nowy system finansowy i te zasady wymiany w własnych walutach i pewnego rodzaju parasol bezpieczeństwa. Czasami BRICS idzie noga za nogą razem z SCO, tak jak Białoruś doaplikowała do BRICS-u i dołączyła się do SCO, czyli sojuszu bardziej takiego militarnego. Więc to się wszystko zmienia. Więc ja bym tutaj nie patrzył na nazwy, tylko na zjawiska i procesy, jakie się w tej chwili dzieją, no i co mądrzy ludzie aktualnie o nich mówią, jakie interpretują. No i tak patrząc z czasem, jak to się rozwija, a ja śledzę zmianę systemu finansowego już świadomie od, że tak powiem, spotkania z Hongkongiem, czyli gdzieś tam 2015-16 rok, no to widać, że faktycznie można przez ten pryzmat oceniać to, co się dzieje, tak? Czyli monopolizacja systemu finansów przez te banki rozliczenia międzynarodowe, pochodne od banków Rothschildów i tak dalej. No i teraz jakby monopolizacja tego, militaryzacja prowadzi do wykształcenia się nowego, alternatywnego systemu przez te państwa, które były bardziej, że tak powiem, zacofane, trzeciego świata, globalne południe, tak się to teraz bardziej nazywa, czyli nie te G7, nie ten Zachód, tylko te pozostałe, te, które dalej są niedostrzegane i których nie widzi większość decydentów, które tak naprawdę będą decydowały o przyszłości, które zrzeszone już właśnie w takich organizacjach jak BRICS przewyższają, jeśli chodzi o PKB, populację, zasoby napędowe, tak, ropy, metali, no wszystkich innych zasobów przewyższają to zasoby, które posiadają te kraje tak zwane wolnego świata, więc wszystko się zmieniło, tylko mapy mentalne, jak to mówi Jacek Bartosiak, po prostu ludzie o tym nie wiedzą, tak? Nie mają tego w głowie, bo mają bajzel w głowach w wyniku oglądania telewizji. Coś w tym jest, jakby, że się wszystko psuje, nie? Że jakby już mam dosyć Polski, mam dosyć tych ludzi, polityków, tego kradzenia, tych pandemii, ale z drugiej strony zobaczcie, że ten rząd światowy też nie ma dobrej marki i nikt nie patrzy z nadzieją na Szwaba, więc to też nie jest tak, że można wyciągnąć z kapelusza jakiś nowy twór, w który ludzie zaufają, tak? A nie uważam osobiście, że BRICS jakby jest tego typu sytuacją, bo konfrontacja między Rosją, Chinami a Stanami Zjednoczonymi jest dosyć rzeczywista i na wielu jej epizodach widzieliśmy materialne skutki jak gdyby tej konfrontacji. Jak tu się blokują nawzajem, niszczą gospodarczo, ekonomicznie, technologicznie itd. To jest jakaś właśnie mała partia, która prawdopodobnie mówi dużo prawdy i ma autentycznych liderów, przez co nikt o niej nie słyszał i ma garstkę zwolenników. Ogólnie zbudujmy. Pytanie, kto ma zbudować? Jakby ja nie dostałem od roku robię program, ani jednej poważnej propozycji zbudowania czegokolwiek ze mną. Więc może wy dostajecie takie propozycje, żeby coś budować. Ja natomiast nie spotkałem się z kimś, kto na przykład by przyszedł do mnie, powiedział, że daje tyle samo, co ja, albo trochę mniej, albo trochę więcej i razem coś robimy. Takich propozycji jeszcze żadnej nie otrzymałem, więc no ciężko mi, jakby to powiedzieć, się odnieść do takiego postulatu. No to żadnych konkretów tutaj ja osobiście, a mam. Nie mam dosyć spory kontakt z dużą ilością osób, albo ma do mnie kontakt. No i żeby coś budować, no to muszą być budowniczy, tak? Ludzie, którzy materiały zwiozą, którzy je wykopią, te materiały, którzy się znają na budowie. Takich ludzi jak gdyby do budowania no, za bardzo nie ma. System tworzący system jest tam tego samego szkla. Tak, to jest jakby standard, nie? To jest standard.
Kupianie skosanych pogłębów trwa, żeby był chaos, znowu przy kolorcie byli ci sami, którzy są zawsze w D, AFD wygrała w poszczególnych i wygląda też, że mnie wygrają. No ale widzieliście, że jak wygrali nie ci, co mieli, to się okazało następnego dnia, że się okazało, że systemy komputerowe źle działały i źle policzyły głosy. Jednak ci, co wygrali, to nie wygrali tak bardzo i nie będą mieli takiej decyzyjności. I to samo dokładnie byłoby w Polsce. Gdyby wygrali ci, co nie mieliby wygrać, to albo by znaleźli pornografię u ich liderów, albo się by okazało, że wybory były sfałszowane pierwszy raz, albo by się okazało, że zginął na przykład ktoś z tej partii. Jakby byłoby za nas wszystko wyrównane, jakby coś tu wystawało niekoszernego. Jakby z antysystemu. Ta dyskusja chyba może bardzo długo trwać, ta, którą prowadzimy do tej pory. Tomasz Hazek, dziękuję. Całkiem dobrze. Po tych protestach byłem zmęczony mocno. To był jednak duży emocjonalny wysiłek i tak naprawdę no niemałe ryzyko z tym związane. I tak uważam, że jest wyjątkowo się okazało bezpieczne protestowanie na przykład ambasady amerykańskiej, ale no myślę, że takie występowanie z otwartą przyłbicą, nazywając wroga po imieniu i to pod jego budynkiem, no jest to wyraz albo głupoty, albo odwagi, albo jednego i drugiego. No i jest to jakiś, powiedzmy, ciężar emocjonalny wchodzenia w takie przestrzenie i ja to w jakiś tam sposób też odczuwam, mnie to po prostu męczy, więc muszę trochę odpocząć, no ale też uważam, że nie ma co całkowicie nie rozmawiać, bo ciężko byłoby nadrobić, gdybyśmy nie rozmawiali, a jednak przyzwyczaiłem wielu widzów, że dosyć często są te streamy i dosyć często rozmawiamy. I przez to łatwiej jest nam znaleźć płaszczyznę porozumienia. Widzę, że część z Was ogląda mnie na Facebooku, część na YouTubie. Jeszcze nie prosiłem, ale jak chcecie, macie ochotę, to możecie udostępnić, polubić tą transmisję. Mam nadzieję, że jeszcze inni widzowie, którzy regularnie też są, zaglądają na streamy, też się dołączą. I też napiszecie zobaczyć się z Piotrem i co wy sądzicie o tym fenomenie, dlaczego tutaj jakby to, co się z Konfederacją, w żaden sposób nie odnosi się do tego, co sądzą o tym, co się dzieje, eksperci, wyborcy byli, jak to jest, że to mogło tak bardzo odlecieć od oczekiwań, od rozsądku, czy to po prostu ktoś ma na kogoś haki, chcą ten projekt utopić, chcą stworzyć coś nowego, czy to może jest głupota tych ludzi, krótkowzroczność, z czego to wynika, to co tam się dzieje. Bo prawdę mówiąc, ja śledzę X-a i nie widzę dobrej analizy i wytłumaczenia. Dla mnie jest to niezrozumiałe, ale może mało świata widziałem. No widziałem te komentarze i no faktycznie widownia jest świadoma i bardzo dobrze, póki moim zdaniem właśnie tamte osoby nie odniosą się do uzasadnionej krytyki, to ta krytyka ich przykryje. Jeśli od lat ktoś się nie odnosi do krytyki, która jest stawiana, to ona go w końcu przykryje. Niestety tak to wygląda. Oczywiście mógłby się odnieść, ale z jakiegoś powodu się nie odnoszą. Ja o tej scenie politycznej mówię z perspektywy obserwatora i osoby, która zajmuje się tworzeniem treści i się jakby interesuje przyszłością i rzeczywistością i zdrowiem Polski, Polaków. Natomiast nie, że się wdaje, czy że ja tam chcę. Mi jakby jest dobrze tak, jak jest, że prowadzę swój kanał i mówię o tym, co myślę i rozmawiam z widzami. I uważam, że to jest dobre działanie takie bez działania. Joal. Też o tym rozmawiam i uwierz mi,
jest płaszczyzna, która by tutaj moim zdaniem właśnie sprostała Twoim oczekiwaniom i może też o tym powiem, bo miałem i tak o tym mówić, bo na warstwie rozmów między ludźmi to osoby, które się wypowiadają publicznie, typu właśnie Pitoń, Sommer, niektórzy mówią piekielnik, Ator, a niektórzy nie Ator, wbrew cenzurze, tak, to już Piskorski, tam Chrobry Szlak jest, tam są, jest tam Andy Choiński, Justyna Walker i tak dalej, i tak dalej. Taką zrobiłem mapę, nie wiem, czy widzieliście, 100 osób, które występują w przestrzeni publicznej, tak jakby poza systemem. I one tworzą bardzo poważną i silną narrację, tak bym to powiedział. Czyli w przestrzeni takiej realnej, medialnej, gdyby istniały prawdziwe media, a uważam, że już może prawdziwie istnieją, takie oprócz takich kontrolowanych przez małe czapeczki żydowskie, to wtedy to, co myślą i mówią media, czyli my, ma wpływ, tak? Czyli jakby politycy muszą się do tego odnosić i jakby to tworzy pewną rzeczywistość. I o to chodzi, żeby ci, którzy publikują, a jest ich około 100 osób, rozumieli pewne sprawy i doszli do nich. I tutaj rozmawiamy czasami, są na przykład takie spotkania, jak były w Bieszczadach, czy na przykład zapraszamy siebie nawzajem na wywiady. No i ja na przykład ze swojej strony co jakiś czas postuluję przyjęcie pewnych standardów, pewnych zasad. Oczywiście dobrowolności, bo nikogo nie mogę do tego zmusić, ani nawet na siłę nie chcę przekonywać, ale ja postuluję i domagam się w pewien sposób postawienia jako wymóg od klasy politycznej, od partii, od polityków programu typu idziemy za Fico, czyli oczekuję, że jakikolwiek polityka czy politycy muszą być przeciwko szaleństwu srowidowemu, muszą chcieć rozliczenia zbrodni z tym związanych, muszą być przeciwko wojnie, przeciwko agendzie tej całej tęczowej, tak? Czyli to, co robi Fico. I to, jak dla mnie, jakby jest początek w ogóle przyznanie jakiejkolwiek wiarygodności osobie bądź środowisku. I chciałbym, żeby inni w podobny sposób oceniali zjawiska polityczne, żeby po prostu mieli pewne standardy i oczekiwania, żebyśmy nigdy o tych kwestiach nie zapomnieli. Tam jeszcze inne dla mnie kluczowe kwestie to są takie na przykład związane z tym, z odrzuceniem lichwy, tak? Czy na przykład okupacji amerykańskiej i kolonizacji Polski, tak jak w Afryce. I jeśli inni YouTuberzy zgodzą się rozmawiać o rzeczywistości, czyli takiej, że jesteśmy niemalże w obozie koncentracyjnym w państwie, które jest okupowane, a niedługo ta okupacja zmieni się jeszcze w totalitaryzm cyfrowy, jeśli ktoś nie rozumie tego, nie chce się do tego odnosić, czyli cała Konfederacja, to mamy do czynienia tylko i wyłącznie z produktem medialnym, z jakimś teatrem, spektaklem, i to trzeba wtedy rozumieć, że to jest pewien spektakl, ale jeśli byśmy mieli realnych polityków, realne media, to musielibyśmy zacząć o tym mówić. Jeśli zaczniemy i będziemy o tym już dyskutować, co możemy zrobić w takiej sytuacji, czyli w moim przypadku jest to postulowanie za tym, żebyśmy myśleli, jakie działania zrobić, żeby Polska mogła dołączyć się do grupy BRICS, bo widzimy na przykład, że w Afryce państwa, które były okupowane przez Francję czy Stany Zjednoczone i wysysane, eksploatowane walutowo, surowcowo i militarnie obstawione bazami amerykańskimi, że te państwa znalazły drogę czy okoliczności, czasy pozwoliły im na to, żeby zrzucić to jarzmo, tak? I widzimy, jakie są przepisy, co trzeba zrobić, i te państwa znalazły się w okolicznościach, które mogły to zrobić. Uważam, że my też powinniśmy takie okoliczności powodować albo na ich wyczekiwać, i w razie takiej możliwości powinniśmy stworzyć własny, na przykład, suwerenny system finansowy, zrzucić lichwiarskie kajdany i zacząć tworzyć nowy system. Tak? I ja, czy w Bieszczadach, czy na swoich filmikach sprzed 2-3 lat, co jakiś czas powtarzam pewne jakby postulaty, i uważam, że od rozmowy o tych sprawach można zacząć. Czyli ja, na przykład, popularyzując rozmowę o BRICS, agitując za tym, chcę ściągnąć dyskusję do właśnie takich tematów. No i oprócz Bieszczad niedługo będzie kolejne spotkanie w Gliwicach, o tym jeszcze nie mówiłem za dużo, chociaż wspominałem,
będzie spotkanie, na którym będzie największa ilość youtuberów, dziennikarzy, właśnie nazwijmy to antysystemowych, ale w takim rozumieniu, że przynajmniej połowa z nich faktycznie nie jest na garnuszku małych czapeczek, nie bierze szekli od systemu i nie jest kimś typu, nie wiem, Pośpieszalski, chociaż Pośpieszalski może tam się pojawić, ja nie wiem. Ale będzie tam trochę faktycznie niezależnych osób w Gliwicach. Widziałem listę, wybaczcie, ja teraz na komentarze nie mogę wszystkie odpowiedzieć, ale jest coś takiego jak Expo, Network Expo, Network Expo Polska. To jest takie wydarzenie, które organizuje Artur Kalbarczyk, którego dosyć szanuję. Dlatego też z nim rozmawiam. I on tutaj zaprosił takie osoby, jak tutaj są. Czyli mamy Robert Boros, Marcin Bustowski, Marek Chodorowski, tutaj wspominaliście o nim, Ewelina Frichauf, Milko Gebauer, o kurde, ale nazwisko, Tomasz Jankowski z Brew Cenzurze, to właśnie jest Artur, który to organizuje, ma dosyć duży kanał, nie wiem, czy go oglądacie, dr Michał Krupa, Sebastian Pitoń, Paweł Siciński, Paola Sofia, Leszek Sykulski, Piotr Szlachtowicz, Wojciech Trojanowski, inżynier Krzysztof Tytko, Aleksmar Studio Relax, Janusz Zagórski, Tomasz Cukiernik, Rafał Toka-Frączkiewicz, Zbigniew Dylewski, Justyna Walker, Leszek Szymowski, Tomasz Strzępek, Kamil Klimczak, Łukasz Kopczyk, Jacek Jakubiak. Więc widzicie, tych osób tutaj trochę jest. Ja mam dostęp do listy wszystkich, które tam gdzieś tam się umawiają, więc jest ich więcej. Nie wiem, czy dwa razy tyle, co tutaj, ale jest to duże, duże spotkanie, na którym też będą debaty, rozmowy. I uważam, że gdyby w wyniku tych debat, prelekcji, spotkań przyjęlibyśmy, że BRICS jest czymś, o czym trzeba rozmawiać, dedolaryzacja jest czymś, co musimy uwzględniać, wyjście z hegemonii amerykańskiej jest ważne i mamy prawo o tym mówić, że lichwa nie jest całym światem i nie musimy się na nią zgadzać, tak? Że nie musimy tylko zajmować się polityką na takiej zasadzie, żeby tworzyć jakieś tworki, które dojdą do koryta, które jest w całości systemowe i zawsze do systemu doprowadzi, bo jest to na 100 tysięcy sposobów kontrolowane. Jeśli zaczniemy rozmawiać z ludźmi, że można robić i my robimy politykę poza tym cyrkiem małoczapeczkowym, tak, to wtedy uważam, że pójdziemy w dobrym kierunku. Na razie dużo osób się nabiera i wszystkie inicjatywy, całe spotkania, konferencje, ostatecznie ktoś przejmuje, zwykle agent systemu, do tego, żeby stworzyć nową partię, znowu licytować się, kto będzie kandydatem, kto będzie prezydentem. I ja wtedy wychodzę, uważam, że to jest strata czasu i ktoś szuka głupców. I niestety tych głupców przeważnie się znajduje, bo jest miło, bo są ciasteczka i ludzie zaczynają znowu gadać tak jak zawsze i to zawsze do niczego nie prowadzi. Ale rozmowa jest, nie wiem, czy poprzeczka będzie postawiona wystarczająco wysoko, czy po prostu będzie miło i przyjemnie, nic z tego nie będzie wynikało, ale to jest jak dla mnie metoda działania. Czyli debata, dialog, konfrontacja w przestrzeni publicznej, to co robię jakby na co dzień. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie. No nic innego nie będzie, tak? Oprócz tego, co widzimy w tej fałszywej polityce, oprócz tej garstki kanałów, które mamy, paru tytułów prasowych, pisarzy, no nic więcej nie ma. Nie ma innych zjawisk o charakterze politycznym, które mogłyby się rozrosnąć, nie wiem, powodować jakiś skutek. Więc właśnie z tych małych zjawisk musimy coś wywodzić. Tomasz Piekielnik pojechał na Polskie Forum Ekonomiczne. Ciekawe, co jutro nagra. No tam ten kanał Zero widziałem, że pojechał. Też jest doktor Wielomski. Doktor Adam Wielomski też będzie na Network Expo w Gliwicach. Powiedzcie mi w ogóle, czy ja mam tam jechać? Czy chcecie, żebym ja tam jechał? Ja cały czas się waham. No niby jakby jestem, że tam będę,
a ja mam tam mieć jakieś stoisko. Ja nie wiem w ogóle, po co mi jakieś stoisko jest. Dla mnie formuła tej imprezy jest nowa, tak? Nie powiem, że dziwna, ale nowa. Ja nie rozumiem takiej sytuacji, że to ma być 50 stoisk różnych kanałów na YouTubie. To ja mam jakieś zatrudnić ludzi, że mam mieć stoisko. No ja nie jestem taką jakąś dużą firmą, żeby mój kanał miał mieć stoisko, chociaż może ja źle myślę. Poza tym to jest impreza biletowana, czyli żeby ktoś mógł tam przyjść i się spotkać z tymi wszystkimi YouTuberami, nami, że tak powiem, jeśli to jest jakaś osobna kategoria, to musi za to zapłacić. I to też nie do końca. Znaczy, uważam ogólnie, że tak, no, że jeśli ktoś coś organizuje, są jakieś koszty wynajęcia sali, to jak najbardziej. Tylko ja się po prostu boję o frekwencję, że dla wielu osób zapłacenie czegokolwiek to jest problem, nie? I nie wiem, czy tam po prostu przyjadą widzowie, czy się okaże, że będą sami YouTuberzy na wielkiej, jakiejś gigantycznej sali. Piszecie, żeby jechać. No. Tak, to jest link do tego wydarzenia. Nie wiem, ile osób by na przykład z mojego kanału tam przyjechało. No strzelam, że z 10 osób może by przyjechało. My się ze mną tam zobaczyć i z tym. A może jak tam będą inni YouTuberzy, to więcej osób przyjedzie. Może to będzie taka kumulacja super, na przykład, że ktoś stwierdzi, do Mateusza nie przyjadę, ale jak będzie Mateusz, Pitoń, Kalbarczyk, niektórzy go bardzo szanują, może Piekielnik czy ktoś, a to już wtedy przyjadą, nie? I wtedy to było bardzo by ciekawe zjawisko, bo by te światy wirtualny i realny się no, mocno tutaj przenikały w tym dniu. Właśnie nie wiem, czy to jest. Ja na razie mam pomysł, żeby krówki dać. Że na przykład, jeśli ja bym się na to zgodził, tam pojechał, to mógłbym na przykład krówki na swoim stoisku postawił i można by się zjeść coś dobrego na moim stoisku. Albo na przykład zrobić właśnie faktycznie jakiś taki, przegrodzić wszystko, zdać jakieś takie ciemne zasłony i po prostu sobie rozmawiać, na przykład po 5 minut z każdym, kto chce porozmawiać. Jakieś tajne plany mi przedstawić do Rosji. No ja chcę jechać do Rosji, stypek. Mam nadzieję, że to się szybciej niż później stanie. Już nawet wiem, jak tam pojechać. Dowiedziałem się od praktyków. Ogólnie patrzę na filmiki też z Rosją i mało mi się podoba tam. W sensie porównaniu do Chin, niestety Rosja jest dla mnie nudna. Wizualnie tylko. I kulturowo, z tego co widzę, jest normalnie tam po prostu. Więc bardziej bym się ucieszył, gdybym mógł pojechać do tego Kazania. Staram się to załatwić na konferencję, na szczyt BRICS-u jako dziennikarz. I wtedy by tam były ekipy z kilkudziesięciu krajów, dyplomatów, mediów. To byłoby turbo, cool, ciekawe i to byłby rozsadzający mózg content dla Was do pokazania. Nie wiem, czy ja myślę, że ja w to nie wierzę, że się opisał ucho, czy co. Ale nie, no po prostu gdyby szczyt BRICS w Kazaniu, to byłoby mega, mega ciekawe. Czyli oprócz jakichś turystycznych rzeczy, ile kosztują produkty, jakie samochody, czy ludzie uśmiechnięci, jakie koszty życia, no to byłyby też wydarzenia dyplomatyczne, no z takiego największego formatu, tak? I ja bym bardzo chciał to móc relacjonować. Ale to jeszcze nie jest pewne, no i to też będzie później niż Gliwice, bo Gliwice są 29 września, czyli raptem za gdzieś tam, ile to jest, 3,5 tygodnia. Więc lada moment. Mateusz Duda. No, Moskwa jest piękna, no pewnie miejscowo, nie? No, tak jak większość miast, że ma swoje miejsca, a reszta to jest po prostu normalka, nie? Zosia, nasi siedmiu wspaniałych jest już w Shenzhen, czyli osoby z mojego kanału, widzowie i Piotrka zebrali się i pojechali moimi śladami, mam nadzieję, tą przetartą ścieżką do Chin. Pamiętacie, mówiłem, że jest wycieczka do Chin. Już wylądowali, już są w hotelu, fajnym hotelu, zadowoleni, wymęczeni podróżą, śpią sobie w Shenzhen,
w hotelu i zaczyna się 15-dniowa przygoda dla nich. Mam nadzieję, że będę mógł jakieś zdjęcia, filmy wam pokazać. W każdym razie odprowadzenie ich na lotnisko było fajną, też dla mnie fajnym przeżyciem i czułem dużo szczęścia z tym związanego, że oni tam jadą z turbo entuzjazmem, który widziałem u nich. Fajna ekipa od razu się zintegrowała ze sobą, więc mega i zazdroszczę, ale też się cieszę, że oni jadą, bo jestem przekonany, że i oni będą mieli mnóstwo super przygód i wrażeń, ale też, że podzielą się znowu z jeszcze większą ilością osób i otworzy się jakieś takie światełko kolejne, może jedno z nielicznych, tego, gdzie szukać normalności na świecie. Więc na pewno też będzie już później łatwiej, jak będą relacje osób młodych, bo tam najmłodsza ma chyba uczestniczka 20 kilka lat, najstarsza, nie wiem, 70, może trochę mniej, przepraszam. Wszyscy jadą jakby taką podróż. Więc no tyle o imprezie Artura. Wcześniej jeszcze są dwa inne wydarzenia, na których mógłbym być. Jedno z nich to, no niestety, to jest też spotkanie Braterstw. Nie wiem, czy ktoś z was jest, albo czy ktoś z Braterstw Ludzi Wolnych ogląda mój kanał, albo jest tutaj na żywo. No ale jak wiecie, jest 3-dniowy zlot tej organizacji. I tam też jest, no będzie bardzo ciekawie, tylko że tam nie będzie znanych głów, ale będą na pewno bardzo mądre, zaangażowane i żyjące już zmianą osoby. Więc może tam być znacznie więcej prawdy namacalnej takiej niż w tej całej polityce w Konfederacji i w tym wszystkim. Więc no, też mam nadzieję, że będę mógł to w jakiś sposób naświetlić, pokazać, podzielić się tym. Z tych osób, które tam kojarzycie, no pewnie może kojarzycie Jakuba Kuśpita, który tą organizację tworzy. Ja też dużo o tym mówiłem, jak ABW ich najechało. To chodzi o tą organizację, która, że tak powiem, już teraz żyje w nowym systemie i propaguje właśnie rozwiązania takie nowosystemowe. Tak, też wszystkich ludzi pozdrawiam, wolnych, którzy mnie oglądają. Widzicie, dosyć intensywna jest dyskusja, więc może nie było takich socjalnych aspektów, ale jest nas już ładne kilkaset osób. Ja widzę, że 700 łącznie, więc dużo. Dziękuję wszystkim, że jesteście. Pozdrawiam cały świat, że tak powiem, wszędzie, gdzie jesteście. Miło, że tu zajrzeliście, że możemy tego wieczoru porozmawiać. Staram się nadążyć z komentarzami. Trochę rozmawialiśmy o zjawiskach politycznych typu Mencen. Jeszcze miałem pokazać wam, jak afery wychodzą na temat poprzedniego rządu i wyciąga je niejaki pan sędzia Tomasz Szmydt, który jest uchodźcą politycznym, uchodźcem. Tak, jest coś takiego jak właśnie state-sponsored stalking, że państwa mają własne grupy hejterów i stalkerów. Polska, mafia, która się podaje za Polską, używa takich technologii. Wobec mnie ich też używała. Też zresztą ten sędzia Szmyt nieprzypadkowo on brał udział w takich rzeczach jako uczestnik, a nie ofiara, więc to też jest ciekawe, że tak się tutaj te role zmieniają pewnych postaci. I niestety to tak działa, że stalking i takie terroryzowanie ludzi psychiczne, takie psychologiczne cały czas ma miejsce. Aha, Czarosław. No tak, już jak Discord ktoś jest, to dobrze, bo tam nie tak od razu można wskoczyć na Discorda. Trzeba przejść przez tam, porozmawiać z ludźmi, żeby się dostać do braterstw. Ale uważam, że to dobrze. No, nie można do, że tak powiem, dobrego wina wpuszczać złego wina. No, jeśli ja to tak uważa, to faktycznie to no, ciężko. Wiecie, jak ja bym to interpretował. No. Jest dużo bardzo informacji, które pokazują, jaka jest prawda i wiarygodnych źródeł, więc jeśli ktoś uważa, że to Rosja
napadła biednych Ukraińców bez powodu, no to tylko propagandista mógłby to robić. Zakrzewski siwak. A Martinus, cóż to za wykład, powiedz? Podziel się może w komentarzu jakimś linkiem, czy wystarczy wpisać? Bo ja osobiście nie słuchałem. Tak, Ator robi wszystko dla kasy, z tym się zgodzę. On też chyba to potwierdza, bo go pytałem o to pośrednio. Ale nie zgodzę się, że wszystko zgodne z narracją. Tworzy narrację, kontrnarrację też dla systemu, więc robi tutaj też dobrą robotę. Ostatnio Leonarda ja chciałem nawet zrobić filmik. Na moim YouTubie, jak otworzyłem sobie komputer, to co którąś linijkę, tam wiecie, wyświetlają się sugerowane filmiki, miałem 3 czy 4 razy Bartoszewicza, wywiady z nim i wszystkie z jednego dnia. Czy na przykład był wywiad wrzucony godzinę temu, 4 godziny temu, 8 godzin temu, 16 godzin temu. To jakby facet 4 razy w ciągu dnia występował w jakimś programie. Tak? I jeszcze 4 razy mi go YouTube pokazuje. To już jest totalne przegięcie. Pan Jacek Bartosiak, on się nie wstydzi i swojego przywiązania do kibuców w Izraelu, nie wstydzi się powiązań z CIA i pochodnymi organizacjami. On się tym szczyci, jest z tego dumny, zabiega ich o szacunek, wyobrażał sobie nawet, że mógłby mieć na nich wpływ, jakby na ich działania, że oni tutaj coś tak czy inaczej zrobią z Polską. Bardzo wypłynął na promocji pewnych koncepcji, które ostatecznie miały przygotować Polskę do tego, żeby była wykorzystana w wojnie, żeby intelektualiści uwierzyli za Bartosiakiem, że to jest jedyne wyjście, że musimy atakować Rosję. Więc jest on jednym z filarów intelektualnych do tego, żeby Polska została wpędzona przez CIA i przez Stany Zjednoczone w wojnę. I takich intelektualistów na scenie think tankowej, medialnej, gdzieś naukowej jest mnóstwo. Bardzo wiele osób, które się wypowiada w takich kwestiach, jest gdzieś po prostu podczepiona. No, zresztą uczelnie nie są niezależnymi organami, niestety. Są sponsorowane. Tak samo think tanki nie są niezależne, też są podczepione pod większe siły, więc niestety ci, którzy już tam wychodzą z takich kręgów, przeważnie z własnej woli na przykład zapisują się do interesów atlantyckich i czasami uważają, że tak po prostu jest najlepiej, że to jest jedyna możliwość. Tak? No ale co mogę powiedzieć? No wpychanie Polski w wojnę, no to takie troszkę jest no trochę no niefajne, no, tak najłagodniej powiedziawszy. No dosiedli się, dosiadają i w ogóle tego nawet nie ukrywają. Nie? Jakby, więc tak jak mówię, postulaty takie prawdziwe, pro racja stanu, pro polskie, pro życiu, jakby w tej chwili są nieobecne w polityce. Nie ma po prostu żadnej frakcji i większej ilości polityków, którzy by coś sensownego mówili. Takie osoby, na przykład jak pokazałem wam ostatnio Sławomira Zakrzewskiego, są naprawdę wielką rzadkością. To są pojedyncze egzemplarze i bardzo bym chętnie oczywiście widział te osoby na szklanych ekranach. Oczywiście mając nadzieję i sprawdzając, czy nie zdradzili, czy nie zostali na przykład kupieni, czy nie wychodzi z nich po prostu jakiś parch. Tak, ja Sławka poznałem w ogóle, jak tą akcję robiłem z zasobami naturalnymi, on tam działał też i to widzę, że od 4 lat zapierdziela i chodzi po tych pielgrzymkach z tym Panem Jezusem na tym banerze. No człowiek niezmordowany, nie wiem ile ma lat, ale sam chciałbym mieć tyle energii. Ja niestety jestem niedobry w organizacji, bo nie dogaduję się dobrze z ludźmi. Nie spotkałem się, rzadko się spotykam z tym, żebym mógł tworzyć porozumienie intelektualne, które by się operacjonalizowało w jakichś konkretnych działaniach z większą ilością osób, żeby to nie przypominało, wiecie, jakieś tam szkółki w firmie dla juniorów, jakiejś integracji zespołu albo wiecie, wyjazdu jakiegoś na wakacje. No, umawiamy się na poziomie konstrukcji grilla, zrobienia zakupów. Nie wiem, czy tworzenie organizacji jak gdyby bardziej zaawansowanych jest
mieści się w moim potencjale, żebym ja z innymi osobami mógł się tak porozumieć, więc na ten moment, kiedy ja nie widzę umiejętności u siebie ani partnerów do tworzenia organizacji czy jakiejś większej współpracy, a jeśli widzę to pojedyncze jednostki dosłownie w moim życiu całym, to nie biorę się za organizację. Zakładam, że dobrze, jeśli uda mi się wnieść, że tak powiem, na tapetę dyskusji choćby BRICS, tak? Próbowałem inne bardzo dobre, konstruktywne zjawiska też wnieść do dyskusji, jeżeli ludzie robili biznesy z tym związane, mówili o tym, promowali to. Parę rzeczy z sukcesem mniejszym lub większym i teraz uważam, że takim tematem jest właśnie BRICS i w momencie upadku dolara i tego, że Amerykanie już pokazali, ile są warci, bardzo jest ważne, żeby pokazać, że jest alternatywa i wydaje mi się, że w takiej promocji jestem dobry, ale żeby to przenieść na poziom organizacji jakiejś większej politycznej, to nie jestem w tym dobry, ale pokazuję wam osoby na przykład, które z którymi rozmawiam, które być może mają większe zdolności ode mnie w tym zakresie i póki coś dobrego robią, to ja bardzo chętnie dla was zresztą, za wasze darowizny wam to pokazuję. I jeszcze mógłbym więcej pokazywać, ale powiem wam szczerze, że ja i tak tutaj się zatykam, że nie nadążam pokazać wam tyle, ile bym chciał i mógł i dostaję od fajnych osób różne propozycje pokazania wam tematów, tego, co oni robią, z czym walczą. Teraz na przykład Stowarzyszenie Nauczycieli dla Wolności Super Akcje robiło pikiety pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Mariusz Najda kolejne sprawy wytacza na Ministerstwo Zdrowia w związku z zamordyzmem covidowym. Nie mam jeszcze czasu i przestrzeni, żeby się tym zająć, tak? Zwłaszcza, że ci ludzie niekoniecznie mogą przyjechać tu się gdzieś ze mną po prostu spotkać, żebyśmy kulturalnie mogli się nagrać, tylko trzeba jakoś kombinować. Więc ja w tym warsztacie swoim medialnym, w tym co robię, jeszcze mam parę rzeczy, które mogę zrobić, zanim będzie to fajnie postawione i zanim mógłbym się za cokolwiek innego brać. No właśnie, jest duży temat HPV i gdybym ja miał wolne ręce, to ja bym od razu na przykład teraz pchał temat HPV, że chcą znowu sprzedawać jakieś farmaceutyki, które będą de facto szkodziły naszym dzieciom polskim, nie? I uważam, że powinniśmy o tym grzmić i gdybym miał we władaniu większe media, to na pewno byśmy to w takim studiu wałkowali. Na ten moment to ja robię taką próbę, czy ja w ogóle mogę rozwinąć swój warsztat i symbolicznie zbieram na laptopa i monitor. Chcę sprawdzić, czy przy zasięgach i ilości osób, które mi ogląda, jest na tyle to konkretne, że jestem w stanie kupić komputer za wsparcie finansowe od tej społeczności, nie? Jeśli to się uda, to będzie jakiś tam powiedzmy kolejny krok. To nie są wydatki typu 150, 200 tysięcy czy miliony na jakieś studia, tak? No ale uważam, że i tak lepiej budować jest organicznie, sprawdzać, adoptować nowe etapy. No, ja już bym chciał faktycznie po tym roku, żeby zrobić jakiś przeskok poziomu i nie wiem, żeby było więcej filmów albo jakaś druga osoba albo właśnie jakieś miejsce, gdzie częściej byłyby wywiady i wszystko praktycznie mam już jakby, nawet jakbym chciał robić wywiady, to mam z dwa miejsca, nawet nie muszę mieć swoich, remontować, kupować, ale może nie ma za wielu osób, z którymi można robić wywiady, może powinienem podocierać bardziej do ludzi, gdzieś pospotykać się, poumawiać. Jeszcze nie wiem dokładnie, którędy tutaj wiedzie droga do tego, żeby te moje media mogły jeszcze większą, dobrą rolę odgrywać. Aczkolwiek tak no, nie mogę sobie też, sam tak sobie myślę, za dużo zarzucać, bo no, takie akcje jak ten protest pod ambasadą amerykańską, no to, że tak powiem, chyba tylko ja wypromowałem, tak? Są też osoby, które też tam nadają, ale mają bardzo małe kanały. Tam po kilkaset osób na przykład ogląda i taka jest prawda, że ten protest, tam jeszcze Jarosław Szuka Kłopotów to pokazał i naprawdę jakieś bardzo małe kanały i już nawet na takim etapie jakby ja już jestem i tak na samym, że tak powiem, szczycie, tak, pokazywania tych rzeczy, które się dzieją. I tutaj nie ma nawet za bardzo konkurencji specjalnie. Okazuje się, że po prostu
brakuje jakichkolwiek mediów, które by nawet w Warszawie sięgały po tego typu wydarzenia. A to studio Banbai jest no właśnie warte tyle, że ich tam nie ma. Że oni nie interesują się rzeczami, które robią ludzie, których oni, że tak powiem, nie są z ich parafii. I to jest problem, że ja już to widziałem 4 lata temu, że na przykład żadne tak zwane niezależne media w ogóle nie wchodziły do Sejmu. Że były jakieś protesty, jakieś w Sejmie przechodziły patologiczne ustawy i tam nie było żadnych reporterów, żadnych mediów. Totalnie żadnych. Rozumiecie? I po prostu my w kilka osób z telefonami byliśmy pierwszym medium, które pokazywało, co się dzieje na komisjach sejmowych. Tak? Dla mnie to jest zadziwiające, ale z drugiej strony, no myślę, że w takim razie to jest ważne, że to pokazujemy, skoro inni tego nie pokazują. Irokes, zapraszam do siebie na kanał, pogadajmy o BRICS i całej reszcie na bogato. Co ty na to? Ja jestem za tym, żeby mówić o BRICS-ie. Pytanie o czym jeszcze? Nadaję z Warszawy, skąd? Z Mokotowa. Ja może ten plik udostępnię, jak będziesz chciał sobie go wydrukować. Na razie to pierwszy raz on się pojawił na tej fladze, ale nie widzę jakiegoś problemu. Jeśli chcesz sobie go wydrukować, to na własną rękę możesz to zrobić. Także spoko, pozytywnie. I tak w ogóle, ja ogólnie jestem, ja uważam, że okej, moi widzowie, osoby, które mnie oglądają, tak naprawdę jakby jest sztos, że no, robimy robotę, są zasięgi, w pewnych rzeczach jakby nadajemy jako jedyni i to się jakoś tam kręci, tak? Tylko to jest taki totalny sport ekstremalny na ten moment, bym powiedział. Partyzantka taka totalna. Jaga. Moim skromnym zdaniem w Realu 24 wybiło się na 447, ale tak tylko krzykaczy jak Konfederacja. Właśnie, ja uważam właśnie, że w Realu on nie widzi świata poza właśnie Konfederacją. Że to jest takie medium, które jakby zorientowane politycznie na poziomie decyzyjnym. I jednak Konfederacja, a że jednak Konfederacja to jednak PiS. Tam były zdjęcia chyba z panem tam Ziobro roli, więc to się mówi, że to są jakieś niezależne media, ale jeśli ktoś widzi, że cały świat to jest tylko polityka i że zmiana jest tylko przez politykę, to i widzi tam, że tylko Konfederacja i robi pod to, to jest zamykanie dyskusji i w ogóle dopuszczanie tych ludzi, którzy mają jakiś w tym interes i to takie mętne towarzystwo się robi w tym dyskursie, który omija lichwę, omija małe czapeczki tak naprawdę, omija na przykład wały, które Konfederacja robi, bo o takich rzeczach tam pewnie też nie można mówić. I jak dla mnie to medium jest takie właśnie troszkę za bardzo polityczne. Jaki jest pomysł w Polsce zrobić wielkie spotkanie? A kogo spotkanie? No ostatnio było spotkanie w Domostawie. To było jakby pod przykrywką, przy okazji otwarcia pomnika tej zbrodni wojskowej. No i wielkie spotkania to się w takiej konwencji mogą odbyć, no bo jak mnóstwo osób się spotyka, które się nie znają, no to muszą być jakieś tam rytuały, tak, że ktoś tam mszę w sobie odprawia. Nie, by tak, jak się ludzie nie znają, to nawet jak się zjadą tysiącami, to oni się sami nie zorganizują.
Protesty też są potencjałem do spotkania się, ale ludzie też z protestów mądrzejsi nie wracają, bo tam nikt tak naprawdę nie ma takiego formatu, żeby coś się wykluło stamtąd. Jakby niby jest dużo osób, ale one są tak naprawdę kierowane przez garstkę osób, które to wszystko organizują. Więc tam się też jakby nic nie wykluwa. Więc taki jest problem z wielkimi spotkaniami, że przeważnie z nich mało co wynika. Spotkanie musi być właściwego jakby rozmiaru, żeby mogło tam dojść do pojawienia się jakiejś idei, skonsolidowania tej idei tak jakby intelektualnie, mentalnie przez daną zbiorowość. No i powiedzmy choćby jakieś takie wytyczenie celu, co dalej. To się da też w ogóle zrobić zdalnie, taka jest prawda. Ja ostatnio puszczam pingi po różnych kanałach. Nie wiem, czy kojarzycie tą mapkę, którą ostatnio pokazywałem. Jeżeli nie widzieliście, to wam jeszcze pokażę. Że teoretycznie to, co ludzie mnie pytają, na przykład czemu się wszyscy nie połączycie? Nie? Taki utopijny pomysł. O, i widzicie, tutaj macie całą mapkę. I Rokes, ja na twoje pytanie jeszcze myślę nad odpowiedzią. O, i tutaj załóżmy jest te około 100 osób, z którymi gdyby załóżmy był jakiś przeskok idei. Oczywiście no, to nie chodzi o to, że tu jest Biedroń i Soros, że ja uważam, że oni są, tylko to jest pokazanie, jak widzicie, że tu jest na przykład Netanyahu i koło niego jest Kaczyński i ten, jak on tam ma, Bartoszewicz, no to znaczy, że oni jakby, ich słońcem jest Netanyahu, tak? Czyli ściana płaczu Żydzi Izrael. I tutaj właśnie od Netanyahu mieliby być poustawiani ci, którzy jakby idą w tamtą stronę, czy są pod wpływem promieniowania Izraela, tak? To jeszcze nie jest finalna wersja, nie chcę tutaj kogoś, no ale tak dla jaj trochę, nie? Jakby tutaj Kaczyński, a dlatego, że na przykład Gadowski mówi, że jednak Kaczyński, no to znaczy, że jednak Netanyahu, tak? Później na przykład jest Ator albo Konfederacja, że oni tak niby niezależni, ale oni tak naprawdę to też PiS, nie? Tutaj Brown, on jeszcze tak bardziej niezależnie, ale jak przyjdzie co do czego, to jednak Duda, nie? I im bardziej się posuwamy na prawo, no to teoretycznie się zbliżamy poglądowo na przykład do mnie, czyli jak ja tu jestem na dole, po prawej, na dole, tak? No to chciałem pokazać, że ja na przykład się widzę jako skrzydło tutaj bardziej w stronę Putina, Łukaszenki, tak? Na osi na przykład Rosja versus Stany Zjednoczone, no to ja na przykład jestem totalnie przeciwko Stanom Zjednoczonym, dlatego tutaj na przykład jestem tak jak pan Nikt, bardziej w tą stronę, tak? Czy jak pan Tołwiński, czy jak osoby, które uciekły na Białoruś, czy jak Michał, tak? I o to chodzi, że tu jest całe, powiedzmy, spektrum różnych takich ośrodków oddziaływania, poglądów. Tam na środku są publicyści, wielomscy, jest Tarnawa, są muzycy. No widzicie, no kurde, wszyscy się totalnie od siebie różnią, tak? To no nie sposób jest nawet, żeby się wszyscy na jednej sali do jakiegokolwiek, wiecie, doszli, nie wiem, nawet ustalenia tematu, o którym mieliby dyskutować, nie? No ale jakimś takim minimalnym na przykład celem mogłoby być, nie wiem, sprawdzenie, czy wszyscy mają taki stosunek, że Polska nie chce być na wojnie z Rosją na przykład, nie? No i wtedy no to byśmy mogli wyłączyć z tej listy powiedzmy kilkanaście osób, tak? Później moglibyśmy spytać, kto
nie ma problemu z tym, żeby zapomnieć czasy srowida. No i ci, którzy nie mają problemu z tym, żeby to zapomnieć, też nam odpadają, tak? No i być może z tej tutaj mapy całej zostałoby kilkanaście osób. No i wtedy, załóżmy, ja bym z tymi osobami chciał coś tworzyć, jakieś media, rozmawiać, promować się nawzajem, wybrać jakąś inicjatywę, projekt, jakoś finansować to i tak dalej. No ale to jest, powiedzmy, 100 osób, które w tej chwili przedstawiają się, czy wyglądają jako antysystem. No już tak bardziej właśnie konkretnie, no wy wszyscy się zjednoczcie, nie? Ale naprawdę tu są różne zakresy i ci ludzie bynajmniej nie są do siebie podobni, a wręcz każdy jest totalnie inny. No tam Biedroń to sporo tych chyba pieniędzy z Niemiec przytulił, a przed 2016 to w ogóle nie śledziłem jego kariery. No właśnie, właśnie. Ogólnie YouTube teoretycznie wydaje opcję wybicia się. Uważam, że brakuje jest takiego launchpada. Nie wiem, są takie narzędzia. To nawet jeden z szefko, tak? Chyba szefko mówi o czymś takim. Ten, co Bliskim Wschodem się zajmuje, że on na przykład promuje kanały mniejsze, bo dużo z merytorycznych osób, które mają kompetencje, intencje, są dobrze zorientowane ideowo, i coś zaczynają tworzyć, ale bardzo trudne są początki. Więc taka platforma wybijania się osób niezależnych, które później by tworzyły swoje kanały, byłyby bardzo pożyteczne, bo z jednej strony jest wolny rynek i każdy może zacząć, nie ma progu wejścia, ale YouTube algorytmami troszkę utrudnia pojawienie się nowych osób, dlatego przez to sito algorytmów social mediowych przedostaje się, tak jak widzieliście, 100 osób, ale pod spodem jest pewnie znacznie więcej, które by coś tworzyły, ale musieliby na przykład kupę czasu swojego życia w to zainwestować, żeby pokonać algorytmy tylko. Już nie mówiąc o masie mnóstwa mądrych osób, które nie umieją nawet skonfigurować kamery, przez to w ogóle nie biorą udziału w tej debacie, dyskusji, która jednak w taki czy inny sposób trwa. O, no właśnie. Jest taki kraj, w którym żyje czterech członków. Nikt, ktoś, jakiś i każdy. Pewnego dnia trzeba było wykonać ważne zadanie i każdy był pewien, że ktoś to zrobi, jakiś mógł to zrobić, ale nikt tego nie zrobił. To jest po Polsce, nie? Więc branie na siebie odpowiedzialności to jest też kwestia, kto za co weźmie odpowiedzialność. Gdyby tak poważnie na przykład spytać, nie? Dużo jest mowy o tej Norymberdze 2. Czyli powstała taka grupa przy koronie Konfederacji, że oni tam odgrażali się, że oni rozliczą COVID-a. I teraz jest po czasie pytanie, o jak wam poszło, zbieraliście jakieś tam środki, poparcie, dokumenty, co dalej się z tym dzieje. No i teraz ja rozumiem kilka perspektyw tutaj. Choćby taką perspektywę właśnie związaną z odpowiedzialnością, że jeśli ktoś zobowiąże się i jakby podejmie się tego, że doprowadzi do rozliczenia potężnej mafii, która zabiła setki tysięcy osób, no to gdyby to było na serio, to by to kosztowało, wiecie, życie, nie? To jakby byłaby otwarta wojna. Więc publicystycznie pewne rzeczy się robi łatwiej niż faktycznie w rzeczywistości. Nie? I my tutaj funkcjonujemy przeważnie w rzeczywistości medialnej. No i wtedy to usprawiedliwia część rzeczy, bo no mówię, mierzmy siły na zamiary. Pytanie, czy faktycznie te kilka osób, tam pan Adam Kania i nie wiem, kto tam jeszcze był, czy oni jakie mieli narzędzia, środki, umocowanie, żeby walczyć z kastą prokuratorów, sędziów i polityków. Może mieli za małe. Tak? Pytanie, czy na miarę zasobów, które mieli, zrobili ile się dało i czy byli, powiedzmy, w miarę
uczciwi w kwestii przekazywania odpowiedzialności. Na przykład, jeśli im się czegoś nie udało zrobić, to mówią, a może ktoś inny się tym zajmie. Czy byli uczciwi na przykład w kwestii współpracy? Bo ja na przykład mam duży problem z tym, że ja osobiście wspieram pozwy i promocje, stawianie tych zarzutów prokuratorskich o najwyższe zbrodnie, terroryzm i tak dalej, promując takie działania. Natomiast nie ma tutaj zainteresowania Konfederacji, mediów tych takich powiedzmy opozycyjnych, narodowych, bla, 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 tym, żeby o tym mówić, tak? Czyli z jednej strony jest Norymberga, która gdzieś tam już nie wiadomo, czy jeszcze istnieje, tam zrobili jakieś spotkanie tam pół roku temu i koniec. Więc dwa spotkania się odbyły. A jest człowiek, który dalej z tym walczy, tak jak Sławomir Zakrzewski walczy i manifestuje zdrowy stosunek do Amerykanów i Żydów. Tak samo jest człowiek, który pozywa, składa kolejne pozwy na rząd, na ministrów, premierów i tak dalej. I ani o jednym, ani o drugim te media antysystemowe, opozycyjne, Real24, no nie chcą mówić, nie chcą tego pokazywać. Nawet jak im się to pod nos usiłuje podstawić, to no słuchajcie, no nie są bagatelne sprawy. No w 40-milionowym kraju ktoś składa kolejne wnioski o aresztowanie tamtego Niedzielskiego, Grzesiowskiego i faktycznie to robi. No i żadna Konfederacja, żadna Norymberga 2.0, żaden Grzegorz Braun się tym nie interesuje, żeby to pomóc, nagłośnić, udostępnić. W ogóle jakby to nie istniało. I któreś z tych rzeczywistości chyba musi być iluzoryczne, bo jeśli w takim kraju, w tak ważnej sprawie nie ma nawet chęci nawiązania kontaktu i rozmowy, no to albo ktoś tutaj nie chce osiągnąć rezultatu, ignorując możliwość połączenia wysiłków. I to samo mnie na przykład zadziwiło, nie spotykając panem niejakim Grzegorzem Płaczkiem. Za każdym razem, jak tego człowieka widziałem, że działa, uświadamiając ludzi w kwestii COVID-u, tam jakiś sprzedaje swoje książki i tak dalej. Ja też dużo w tej kwestii działałem i myślałem, że z takim człowiekiem warto porozmawiać. Jak już się przyjechało z różnych miast, gdzieś tam przyjechałem do Krakowa, z Warszawy czy coś, jak już siedzimy na przykład w jednej kawiarni, no to z kimś, kto robi teoretycznie to samo, walczy z tym samym złem, no to, że będzie chęć porozmawiania na przykład. No i to jest właśnie zadziwiające, na przykład, że Grzegorz Płaczek nigdy nie chciał, nie widział sensu, żeby choćby 5 minut swojego czasu przeznaczyć na porozmawianie o działaniach przeciwko COVID-owi przez osoby, które powiedzmy więcej czasu na to przeznaczają, a którym ludzie kibicują na przykład bardziej niż wiecie, o co mi chodzi. I to jest właśnie zadziwiające, że właśnie kręgi Konfederacji, tego typu ludzie, oni w ogóle nie są zainteresowani rozmową ani współpracą z innymi osobami, które nie są z ich paczki. I to moim zdaniem bardzo źle o nich świadczy. To jest bardzo taki symptom tego, że jest to twór, który udaje tylko i tworzy iluzję, a nie ma intencji zbudowania siły społecznej, żeby osiągnąć cel. Wiem, że to ciężko jest wytłumaczyć, to próbowałem wielokrotnie wytłumaczyć, ale ludzie tego nie rozumieją za bardzo, że taka jest rzeczywistość i to trzeba było im chyba na wizji pokazać, że jak się z niektórymi osobami próbuje porozmawiać, zresztą widzieliście kiedyś Grzegorza Brauna, to najbardziej jaskrawy przykład, to po prostu ci ludzie, oni nie istnieją w takich prywatnych kontaktach. To wszystko jest jakby, są pewne iluzje, ale no nie ma tutaj chęci współdziałania. No nie wiem, jak to lepiej przedstawić. Dla mnie to jest po prostu dyskredytujące w dużym stopniu. Tam nie chodzi o pana Zakrzewskiego, to akurat robi Najda, to o czym mówiłem. Wysłałem sobie do Samueli dwukrotnie prośbę, żeby się zainteresowała tym i jak
Kamieniem w studnię? Nie. Jak się rzuca, że nie słychać nic z powrotem. Normalnie współzałożycielem nie, na pewno nie byłem jedynym. Do dziś nie otrzymałem listu zwrotnego. No właśnie, właśnie. Domostaw był epicki. Ja i Rokes, przeczytałem tu wiadomość. Ale też nie chcę, nie róbmy tutaj jakichś prywatnych, gdzie tam się w komentarzach wymieniacie, czy ktoś parę miesięcy temu wiedział, co ktoś zrobił, jakieś pieniądze. Nie. Samuela ma wakacje. No może. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że Banbaj interesuje się tylko znanymi ludźmi, którzy mogą ich wypromować i dać im zasięgi, a nie interesuje się sprawami istotnymi, nawet jeśli robią je osoby mniej medialne. No jeszcze wycieczka do Rosji to jest masakra. Ostatnio widziałem filmik, gdzie gościu opisuje, jak przechodził przez granicę. To jest mega hardcore. Po prostu każdego sprawdzają na okoliczność naprawdę, że może być jakimś terrorystą, szpiegiem, łącznie z tym, że wybebeszają cały telefon komórkowy, patrzą na kontakty w telefonie, na filmy, jakie masz nagrane i sprawdzają, ile x miesięcy wstecz, na przykład gdzie byłeś, co robiłeś, co nagrywałeś, czemu to nagrywałeś, skąd masz pieniądze. Więc są bardziej wnikliwi celnicy niż komentatorzy YouTube'a. Ja akurat tak patrząc na Płaczka uważam, że to jest totalny karierowicz albo że to jest osoba, która było, żeby miała mieć taką karierę. To jest człowiek, który bez żadnych schodzenia z drogi wytyczonej sobie odhaczał wszystko, tylko niezbędne kroki, żeby znaleźć się tam, gdzie jest, albo gdzieś jeszcze dalej, a wiedział, gdzie się znajduje, bo obcował z systemem, pracował dla systemu kilkukrotnie w swoim jakby CV dla Ministerstwa Cyfryzacji między innymi. I mi to wygląda na ustawkę, szczerze mówiąc. Chciałbym, żeby było inaczej. Uważam, że to jest bardzo sprawny człowiek. Niesamowicie sprawny, ale mam duże obawy, czy jest to prawdziwy człowiek, czy jest to po prostu ktoś, kto wie, jak to zrobić i potrafi to wyegzekwować, żeby na przykład mieć taki wizerunek, jaki ma. I to nie zmienia, też trzeba pamiętać, że być może zrobił dużo dobrego też po drodze do tego swojego celu. Jego strategia z karteczkami jest genialna. Genialna. Jest jeszcze paru innych takich komandosów jak Sławek Zakrzewski. No i oni się jednak cechują tym, że nie znoszą żadnych kompromisów. Nawet jak widzieliście, była jakaś dyskusja między dwiema osobami, które bardzo szanuję, właśnie między Sławkiem a Nabilem Al-Malazim. No i Sławek niestety nie potrafi, nawet jakby chciał, powstrzymać swoich poglądów i stanowisk. Mateusz bez wojny proponuje rozmowę, tylko jak wyjebaliście kiedyś kanały, to pomogłem ponad podziałami. Ciągam rękę, tylko jak już teraz po prostu zamilknę, bo milczenie jest złotem. To tu trzy różne manipulacje, ale okej. Okay. Bez wojny, jakiej wojny? Tak, zrobili dużo dobrego z pisaniem do urzędów. Nasze z tym pisaniem do urzędów to jest taki problem, że już wiemy, że to jest też wysyłanie w pustkę, że jakby urzędy całkowicie zlewają to, co my do nich piszemy. Kolejny
argument uzasadniający takie działanie jest takie, że mamy, załóżmy, dowody na to, jak oni odpowiadali, jak postępowali, kto się podpisał pod czym, wiemy, o czym zostali poinformowani, tak? Mamy to po prostu czarno na biało, że na przykład wysłaliśmy do wszystkich gmin w Polsce zawiadomienie, że ma miejsce przestępstwo, tak, atak terrorystyczny, ludobójstwo i tak dalej, i tak dalej. Mamy to czarno na biało. Wysyłamy te informacje do sądów różnych instancji, więc jakby wiemy, że sądy też zostały o tym poinformowane. Tak? No i teraz, gdyby to była jakaś wątpliwość, czy to jest nieprawda, no to no przede wszystkim to jest prawda, bo to wszystko jest uzasadnione naukowo i też jakby media obecnie, wiecie, może dowodów na to, że stawianie zarzutów, że to było ludobójstwo, no wiecie, że to jest teza prawdziwa, tak? Jest bardzo dużo dowodów, które mówią, że tak po prostu jest. No i jesteśmy obecnie w takiej po prostu sytuacji od dłuższego czasu, że i my wiemy, i oni wiedzą, i my wiemy, że oni wiedzą, tylko że oni jakby będą tkwili w tej pozie, że oni są ignorantami, że oni robią swoje, oni nie muszą wiedzieć, oni się nie interesują, oni odpisali, nie odpisali na list, tak? I że oni się w to nie angażują, że to nie jest ich odpowiedzialność, tak? Jeden przez drugiego Niedzielskiego schowali i nikt po prostu nie jest winny, nikt nie jest zobowiązany do dyskutowania na ten temat. No i teoretycznie, wiecie, można by szukać nowych argumentów i tak dalej i wysyłać kolejne jakby pisma, ale jakby uważam, że i tak już jakby było dobrze to zrobione i wystarczyłoby troszkę bardziej ten fakt nagłośnić na przykład albo zrobić jakąś wystawę na przykład w centrum miast, na przykład ofiar SROWID-u, takie widziałem w Austrii, w innych krajach pewnie też, że po prostu jest wynajęty plac i tam tak jak są wystawy obrazów czy jakieś ogłoszenia nieruchomości, to po prostu są kolejne twarze, informacje, jak są informacje o zgonach, tylko że taka osoba na przykład umarła, bo przyjęła coś tam wtedy i wtedy. Taka osoba została sparaliżowana, bo coś. Taka osoba straciła rękę, nogę, bo przyjęła to i to. I po prostu metrami są takie wystawy i jak gdyby, jeśli to jest zarejestrowane, to w przestrzeni publicznej na przykład są dowody tego, że są ofiary, wiemy, co było narzędziem zbrodni i są też odpowiedzialni. No i ci odpowiedzialni mogą być nawet w budynkach obok tej wystawy. Tak? Ja po prostu teraz o to chodzi, żeby medialnie i politycznie przypilnować, żeby ta odpowiedzialność już udowodniona, wiadomo kogo, żeby to nabrało jakby skutku właściwego. Nie możemy tego zostawić. To jest coś, czego trzeba pilnować jak po prostu relikwii świętych albo, nie wiem, źródła zdrowej wody, tak? Nie możemy jako publicysty zapomnieć jako społeczeństwo tego, że oni się wszyscy odsłonili i wszyscy mają krew na rękach i my widzimy, że oni mają tą krew na rękach. I możemy w ten sposób, że tak powiem, ziarno od plewu oddzielić. To jest wyjątkowa okoliczność. Trzeba to naprawdę politycznie i publicystycznie wymagać, żeby politycy i media o tym pamiętały i mówiły o tych wszystkich faktach. Zwłaszcza, że Facebook, zobaczcie, już się Zuckerberg wycofał, on się przyznał, że cenzurował niesłusznie informacje o szkodliwości, pochodzeniu SROWID-u. Więc wszystkie mamy atuty, argumenty, narzędzia po swojej stronie, tak? Mówię my, no w pewnym sensie znowu, kim są my, tak? Ale wiecie, o co mi chodzi. No trzeba po prostu przypominać i ja też, tak jak mówiłem, jeśli ja mam z kimś dyskutować i rozmawiać o polityce, to na pewno właśnie na podwalinach tego, że zgadzamy się co do tej kwestii. A jeśli ktoś nie chce o tym rozmawiać, udaje, że to nie ma, no to jak gdyby dla mnie ta osoba gdzieś tam bardziej się wpisowuje i jest podłączona pod system. Nie? Znaczy morderstwo jest lepsze, jeśli chodzi, niż jakieś finansowe machloje. Oczywiście dużo osób może z tego sobie żyć. No właśnie, tutaj ktoś też właśnie dziękuję, Czerosław, że przypominasz o tym,
że wysłałem pokojowy list do prezydenta Rosji jako jedyny Polak. No chyba tak, nie? Jaki zwykły człowiek, tutaj Mateusz z Mokotowa, wysłał list do Putina, w którym mówi broni honoru Polaków, tak? Bo wszyscy mówią, że jest tam nawoływanie do tej wojny, że to zdrada narodowa, że tam minister, premier czy to marszałek no, prowokuje i chce wypowiedzieć wojnę tak, Imperium Atomowemu, a nikt jakoś pokojowych listów nie pisze. Nie? Tyle tych fundacji, różnych polityków, organizacji tych humanistycznych, tutaj się śmieję oczywiście z humanistycznej armii najbardziej na świecie izraelskiej. Ale no, ja sobie piszę taki list i co do meritum chyba się wszyscy zgadzałem, że taki list był potrzebny, ale co do praktyki, no to no, tylko Myśl Polska o tym wspomniała bez żadnej recenzji i jakby tyle, nie? I żadne ruchy za tym nie poszły, ale jeszcze to może wrócić, może na tym jeszcze zagrać, bo to są takie medialne chwyty, do których można po prostu wracać i one sprowadzają w pewnym sensie świadomość do tych argumentów, do tych faktów i nie pozwalają, że tak powiem, uciec od tego tematu. Znaczy, tu się nie zgodzę akurat, bo mamy, zobacz, narzędzie zbrodni, które możemy zobaczyć pod mikroskopem, jak wygląda, z czego zostało stworzone i jak działa na organizm człowieka. Mamy ofiarę, która jest w grobie albo skremowana. Mamy rodziny ofiar. Więc jest narzędzie zbrodni. Osoby, które no, wystrzeliły ten pocisk danego człowieka. Więc ja nie wiem, machloje finansowe, nie, no życie ludzkie jest ważniejsze. Finanse to są zwykle cyferki, zresztą za morderstwo są większe kary. Więc jeśli ktoś na przykład brał udział w zabójstwie, nie wiem, kilkunastu czy kilkudziesięciu osób w jakiejś gminie czy w mieście, taki na przykład Rafał Piech. Człowiek jest prezydentem i instaluje te przejazdowe zaszczepialnie ludzi, nie? Podpisuje się pod tym, żeby ludzie przejeżdżali jak w McDonaldzie, wystawiali ramię i przyjmowali no, coś, co zmienia ich DNA i RNA i zmienia, przeprogramowuje komórki w ich ciele, żeby produkowały inne komórki, co nigdy nie było testowane na ludziach i co kończy się w wielu przypadkach śmiercią. Więc statystycznie w takim, nie wiem, Siemianowicach Śląskich w wyniku po przejechaniu przez, no powiedzmy, tak jak kiedyś były te, mówiło się, prysznice takie specjalne dla obywateli pewnych obozów, tak tutaj przejechali przez takie punkciki sanitarne dla bydła. No i w wyniku tego zresztą zginęło kilkadziesiąt osób. Tak to trzeba by policzyć. No i pan Rafał Piech, jako odpowiedzialny główny za to, który podpisał się pod stworzeniem tych punktów dla bydła, dla ludzi, on jakby ma po prostu krew na rękach i on powinien za to, załóżmy, jeśli brał udział w morderstwie kilkunastu, kilkudziesięciu osób, Polaków, no to powinien no, ponosić odpowiedzialność za to, tak? Brał za to pieniądze, miał stanowisko prezydenta miasta Siemianowic, od osoby odpowiedzialnej, kumpla Morawieckiego, tak w cudzysłowie, bo PiS go wspierał, więc współpracował z partią, mafią tą systemową. No i teraz on powinien w normalnych warunkach siedzieć, a zobaczcie, że w mediach pokazuje się Rafał Piech jako bohater antysystemowy, wspiera go Grzesiu Płaczek, wspiera go pan Pośpieszalski, wspiera go pan Grzegorz Braun, mówiąc, że to jest wyśmienita postać i to już wiedząc, że ordynował i był odpowiedzialny za tworzenie instalacji wyszczepiania Polaków.
No i mamy taką rzeczywistość, że po prostu przepuszcza się ich, tak? I biorą w tym udział właśnie systemowcy, typu właśnie, no niestety, tych, których wymieniłem. Jeśli oni potrafią podawać rękę i zachęcać ludzi, żeby głosowali na kogoś, kto być może brał udział w ludobójstwie, ja mówię to tylko z tego, że nie chcę mieć pozwu, ale aczkolwiek ja jestem pewien co do tego, co było istotą tamtych lat, tamtych zdarzeń, tu jest właśnie problem, nie? Że ludzie nie rozumieją, że jeśli oni są odpowiedzialni, to musimy na nich patrzeć, że to są odpowiedzialni ludzie. Tak? To, jeśli ktoś jest mordercą Polaków, przebranym za urzędnika, ale ma krew na rękę, to nie powinniśmy do tej osoby podchodzić z jakimś czołobitnością i z jakimś szacunkiem, czy on ma być prezydentem, czy on nie ma być prezydentem, czy on jest dobry, czy on jest zły. Tak? My powinniśmy do takich ludzi mieć stosunek jednoznaczny. Czemu ten człowiek po prostu jeszcze nie zniknął z przestrzeni? Co wy o tym uważacie? No niestety wiele osób, takich jak Grzegorz Braun, nie widzi problemu z tym, żeby afirmować Rafała Piecha i go promować jako antysystemowca i nadzieję dla Polaków, Poliniaków. No, mam nadzieję, że dostrzegacie też pewne tutaj tego typu sytuacje. 2 godziny nam zleciało, żeśmy pogadali, kurde. Także nawet nie wiedziałem, że nasza rozmowa poniesie w tą stronę. Nawet nie powiedziałem, żeby udostępniać to nagranie, polubiać. Dużo mamy zaległości. I widzicie, może troszkę się do prawdy zbliżymy. Mam nadzieję, że umówię się z Mariuszem i uda mi się spiąć program, bo mam od niego całe pisma, które poszły między innymi w sprawie Grzesiowskiego. Wiecie, który to? Totalnie jakiś wariat w cudzysłowie. I jest petycja Stop NOP-u, żeby odsunąć tego Grzesiowskiego ze stanowiska. Zdaje mi się, że taka jest istota tej petycji. Tam już jest, nie wiem, kilkanaście tysięcy podpisów zebranych. Tylko, wiecie, Stop NOP to jest Stop NOP. Ja mam bardzo konkretne zdanie na temat Stop NOP-u. Ale na przykład od Mariusza Najdy mamy innej klasy, innej wagi działanie. Czyli jest to po prostu zawiadomienie o przestępstwie, tak? Na Grzesiowskiego. Widzicie, tu jest dużo krzyku, tam szumu, petycja wielka i tak dalej. Ale o tym, że jest już tego typu zawiadomienie, to się po prostu nie dowiecie. Nie dowiecie się. No bo to nie jest Grzegorz Braun. To nie jest osoba, na którą można zagłosować, czy z którą się kumpluje, czy która nosi, nie wiem, jakiś określony garnitur, czy coś. No tutaj proszę bardzo, zawiadomienie o przestępstwie. Artykuł 2.2. 255A, 224KK. No i widzicie, nie? Rozpowszechnianie treści ułatwiających popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu. To sami możecie przeczytać, tak? Tu jest jeszcze pewien element, no, który wymaga pewnego wyjaśnienia. To jest pewnego rodzaju, moim zdaniem, zadziorność Mariusza. No ale tu też jest wniosek do tego, żeby najpierw sprawdzić, czy on po prostu nie jest debilem, tak? Czy nie ma zaburzenia debilizmu, które by mogło skutkować tym, że zarzuty wobec niego mogłyby być mniejsze. I wiecie, no ja naprawdę nie chciałbym być w roli podajnika rzeczy, które uważam, że są kluczowe w tej chwili.
Chciałbym, żeby inni o tym mówili bardzo głośno, żebym mógł się temu tylko przyglądać i robić sobie inne rzeczy, wycieczki do Dubaju, do Pekinu. Ale nie ma zainteresowanych, żeby wam to powiedzieć. Zosia, no na razie faktycznie, jakby z tego wszystkiego brać, no to można by stworzyć jakiś mały przyczółek polskiej wyspy, jakiejś takiej praworządnej, prawdziwie propolskiej, właśnie naprzeciwko tam ambasady Stanów Zjednoczonych, taka może mała rezydencja z ludźmi, którzy są emanacją woli, myśli politycznej, zgodnej z naszym interesem. W takich miejscach być może faktycznie można by szukać, aczkolwiek przede wszystkim uważam, że do zmiany władzy potrzebne jest mnóstwo siły fizycznej, wyposażonej, militarnej i tak dalej. Potrzebna jest bardzo mocna dyplomacja, żeby wielu nas było i na różnych miejscach na świecie, żebyśmy się poznawali dyplomatycznie, budowali relacje i tak dalej. Bez tego się nie obędzie. Media, które odpropagandowują, dołączają do jakiejś takiej bańki prawdziwej polskiej ludzi. Bez tego to takie figurowanie czy tytułowanie ludzi prezydentami, kandydatami to jest fikcja, to świadczy o głupocie i dopuszczanie do rozmowy nawet w takich kategoriach, nie wiem, zróbmy kogoś prezydentem, nie wiem, piekielnika może, ja robiłem takie, no, Brauna albo Pitonia, prezydent, no to jest głupota, to jest debilizm, to jest właśnie niestety to, co u nas się dzieje, że zamiast rozsądku i myślenia są emocje, tak? I proste rozwiązania. Na tym przegrywamy, że nie widzimy okoliczności, w jakich jesteśmy, nie myślimy o nich racjonalnie, tylko próbujemy jakiś rytuał zrobić, poparcie jakiegoś człowieka, on będzie prezydentem. A to nawet to nie chodzi jeszcze o pieniądze, tak, ale żeby pewne rzeczy zrobić, to. No właśnie, oni nic z tym. To jest właśnie to, co wam chcę powiedzieć. My byliśmy w Sejmie, prosiliśmy ich, łapaliśmy ich po drodze, jak szli z hotelu sejmowego do biur, łapaliśmy, mówiliśmy, panowie, kradną nasz majątek, kradną setki miliardów złotych. Zróbcie coś, zainteresujcie się, nie głosujcie tak jak oni, tak? Do tego stopnia doszliśmy, że ich zatrzymywaliśmy, tłukliśmy ich, że tak powiem, intelektualnie, żeby oni cokolwiek zrobili. I to są ludzie, z którymi się po prostu nie da. Rozumiecie? I wy to wszystko widzicie, macie to od lat nagrane, jak to wygląda z tymi ludźmi. Z nimi nie ma po prostu żadnej rozmowy. Oni koniunkturalnie przyjdą na jakiś protest, żeby się pokazać, wypromować, ale tylko tyle. Nie wiem, pewne działania są dobre, tak? No właśnie, jak jest dobry pozew i on jest wysyłany i ktoś kontynuuje sprawę odpowiadania prokuraturze, sądom, żeby to jakby szło i żeby system musiał na to reagować, tak? I żeby dowód prawdy postępował w tej rzeczywistości formalno-sądowo-prawnej, no to uważam, że to jest dobre działanie, jeśli ono służy prawdzie i udowodnieniu winy, tak? I nawet jakby to robiło 10 osób, byle skutecznie, to nie chodzi o dobrość jednej osoby, żeby po prostu to szło, no. Który upadły Zeus, Martinus, o którym mówisz? Jared, kompletnie nie rozumiem, z jakim panem Fenatio spotkanie. O, tak, Grygucia subskrybować można, bo on nie kandyduje, on też ma na to wszystko wysrane i on to bardzo dosadnie stara się oddzielić tej rzeczywistości. Żeby ludzie nie łączyli tej rzeczywistości medialno-telewizyjnej z faktami. To mi się u niego podoba, że on wstrząsa, że on nie ma łatwych odpowiedzi, że u niego nie jest łatwo i przyjemnie. On ma wyrobione swoje zdanie i ktoś powinien właśnie nie iść tam religijnie. Tylko mimo tego, że jest bardzo specyficznie, powinien wziąć dla siebie coś, jakąś wiedzę,
potwierdzić swoje przekonania, obserwacje, skonfrontować, wziąć kawałek stamtąd, zobaczyć gdzieś indziej, a nie przychodzić, pytać pana Nikta, kto ma być prezydentem, bo w świetle tego, co my wiemy i mówimy, jest to pytanie, które świadczy, że ktoś nie rozumie cały czas tego, o czym mówimy. Miej serce i patrz w serce. Patrz w serce. No to są trudne sprawy. Pewnie wiecie nawet lepiej ode mnie wielu z was, jak to poznać. Słuchajcie, czy macie jakiś taki temat, który jeszcze powinienem poruszyć dzisiaj? To jest ciężka kwestia. Na przykład żona mojego politycznej osoby, którą się bardzo zgadzam, uważam, że świetnym, dobrym człowiekiem, pracuje chyba w ZUS-ie czy w czymś takim. Ja czasami mam taki stosunek, że zabierać się jak najdalej z systemu, ale jeśli ktoś pracuje, tak ma ułożone życie, no to ja to rozumiem, ja to rozumiem. Ja rozumiem, że jak bardzo ja jestem skrajny, ale wiem, że są nawet bardziej ludzie skrajni ode mnie, nawet bardziej wiarygodni, którzy żyją poza systemem. Ja w wielkim stopniu jestem dalej w systemie. Używam telefonów, komórek, siedzę na Facebooku, YouTubie, tak? Więc te granice ciężko naprawdę w tej chwili na podstawie tego ocenić człowieka. Wydaje mi się, że jesteśmy w różnych miejscach, w różnych czasie, z różnych możliwościach. Pytanie, czy robimy to, co każdy może zrobić, tak, na ten moment. Są pierwsze obowiązki, że musimy karmić dzieci, tak, zabezpieczyć bezpieczeństwo rodzinie i tak dalej, nie? I pan Nikt też, on może nie być dobry, tak? On nawet może być, nie wiem, ludzie mówią, z Polsatu, z TVN-u, coś tam, ale ja uważam, że robi dobrą robotę, bo bije po pysku Polaków do myślenia po prostu, do myślenia, żeby nie ulegali łatwym odpowiedziom. Ja w ogóle mało wiem. Tak, live'a nazwałem go Falatio, a nie Leraksio. To chyba u niego, bo podczas naszego live'a tak go nazwałeś, a nie pamiętam, żeby też taka sytuacja miała miejsce. W ogóle elektromagnetyczne fale i dźwięk wpływają na strukturę materii, tak? Więc no, badania naukowe sponsorowane przez koncerny powiedzą, że to nie wpływa i nie szkodzi, no ale podstawowa fizyka mówi, że to wpływa, a jeśli to jest sztuczne, to raczej szkodzi niż pomaga. Jeśli coś jest całkowicie sztucznego z mózgu ludzkiego i to na naturę, która jest o niebo bardziej skomplikowana, Boża i prawdziwa, oddziałuje w sposób intensywny, no to raczej w sposób niszczący. Dlaczego milczę o 5G? Ciekawe. Ciekawe, że dość mnie pyta, czemu milczę o 5G, jak bardzo dużo mówiłem o 5G. Tylko w tej chwili 5G nie jest tematem, w którym cokolwiek można zrobić. W momencie, kiedy to było w Sejmie jeszcze, można było z tym działać, to wtedy się akurat tym zajmowałem i dobrze wiecie o tym. A w tej chwili co można zrobić? A ten, tak, co przechodził, co tam się kłócił, o Jezu, co to się działo, po prostu to trzeba było widać, że człowiek fizycznie po prostu go tam targa, ten temat, to co on widzi, że on tam po prostu chodził w jedną, w drugą, no, fizycznie nie dawał rady skonfrontować się z tezami, z hasłami, które były na tym namiocie naszym. To niektórych ludzi to wprawia w wściekłość niesamowitą, to co widzą na przykład, że nie wolno zbroić Ukrainy na przykład. Jak to? Są tak zacietrzewieni, tak wściekli, że chcą pobić. Gdyby to był inny kraj, to po prostu normalnie by rzucali się z pięściami. Także o 5G mówiłem. Uważam, że to jest duży problem, że 5G jest szkodliwe. Wierzę, że mi szkodzi w tej chwili, tak jak cukier, tak jak inne rzeczy, mnie to zabija.
Nie cieszę się z tego, ale nie widzę możliwości wyjścia w tej chwili, zanurzenia się w tych truciznach i negatywnych czynnikach środowiskowych. Gdybym na przykład cenił bardziej swoje zdrowie, no to bym może przeprowadził się do lasu i tam żył, ale ponieważ mniej cenię swoje zdrowie niż sprawy, którymi się zajmuję i przyzwyczajenia negatywne, szkodliwe, które posiadam, to bym zrobił inaczej. Ale jeśli ktoś mnie pyta, czy ja wiem, na przykład uważam, ale bardziej wiem, że 5G szkodzi, czy 6G szkodzi, to wiem, że szkodzi. I nawet jeśli będę w Chinach i będę jechał telefonem i nagrywał dla was film o tym, co tam jest, to dalej będę wiedział, że mi to szkodzi i że jest to niedobre, że ludzie są wystawieni na takie promieniowanie, ale nic w tym momencie z tym nie mogę zrobić, tak? Jeśli ktoś by, mając tą wiedzę o szkodliwości, podjął inną decyzję, to jak najbardziej to szanuję, ale ja podejmuję taką decyzję i też ludzie muszą to uszanować, że. O Boże. Widzę, że Tadeusz, mamy do czynienia z ciężkim zawodnikiem. Polecam, możesz zrobić jakąś grupę zadaniową, jakiś kanał na ten temat niszczenia anten 5G. Był taki jeden kiedyś w naszych kręgach właśnie, które zajmowały się walką z legislacją z tym związaną. Taki prowokator systemowy, bardzo facet szpetny, zaczepny, prowokacyjny, konfrontacyjny, który wmieszał się w środowisko po to, by przypisując siebie, że on jest częścią tego środowiska, wdrapać się na wieżowiec, właśnie gdzie były anteny, z piłką jakąś taką byle jaką, i zaczął piłować tam kłódki czy te maszty. Oczywiście nie było szansy powodzenia nawet w przecięciu tych masztów. Zresztą łatwiej byłoby co innego z nim zrobić. Natomiast oczywiście skutek swój odniósł, mianowicie pojawiły się trzy radiowozy, które zaaresztowały go i tą ekipę tych niszczycieli anten, co dało skutek pożądany, jak się domyślam, przez osób, które zadaniowały tego człowieka. Mianowicie pojawiły się artykuły w mediach o tym, że sceptycy 5G są to niebezpieczni ludzie, którzy niszczą mienie prywatne, zachowują się w sposób agresywny, są brzydkie, prowokacyjne, zachowują się jak wariaci, taką mają też aperycję, i taki poszedł właśnie przekaz w mediach. Więc na tym to polega, że wchodzą takie osoby, które później, prawda, kompromitują sprawę czy środowisko. I trzeba na to bardzo uważać, żeby nie przepuszczać takich jednostek niby nieszkodliwych, troszkę łomnych, troszkę brzydkich, troszkę takich niestabilnych. Bo takie osoby często są właśnie podesłane, żeby odpowiednie zdjęcia prasa mogła zrobić, żeby dane środowisko. Zresztą, kogo ja uczę? Większość z was o tym doskonale wie, tak? Że tak to wygląda, tak to działa. Ja to dotykałem osobiście z pierwszej ręki, bo mu potwierdzam. I możecie też nawet prześledzić te fakty, o których wam mówiłem. To nie jest żaden problem, to znaleźć w sieci. No to dziwne, tam te połączenia pandemii z 5G, to jest dziwne, nie? Że podczas pandemii tak intensywnie to instalowali. To jest też dziwne, że to odpalili w tych miejscach, gdzie później były pierwsze fale zachorowań. Ja jeszcze tego, szczerze mówiąc, nie rozgryzłem. Nie rozgryzłem tego. Znam jakieś przesłanki, jakie są o oddziaływaniach właśnie elektromagnetycznych, tym właśnie z nadajników sieciowych, które mogą oddziaływać na substancje w skali nano, które znajdowały się na przykład w preparatach. Ja bym chętnie to zobaczył, zrobił sobie eksperyment, miał taką możliwość w takich wysterylizowanych warunkach, gdzie mamy do czynienia, tak, z jednej strony z promieniowaniem, z drugiej strony z krwią na przykład, która zawiera te substancje z preparatu, żeby pod jakimś mocnym mikroskopem to zobaczyć. Widziałem takie filmiki mniej więcej, że ludzie pokazywali, że faktycznie tam się konstruują różne rzeczy,
Natomiast są też na X-ie takie filmiki, gdzie ktoś przybliża mikroskopem na przykład Pringlesa, rozgniata Pringlesa i przybliża go mega mikroskopem i są tam same takie robaki, które coś jedzą. Tylko że ten drugi film jest fejkiem, tak? Że to po prostu jest jeden filmik gniecienia Pringlesa, a drugi filmik z mikroskopu jest to już po prostu filmik inny, badania innej próbki. I dlatego ja jak czegoś sam nie, jak niewierny Tomasz nie zobaczę, to w to nie uwierzę. Ale na przykład eksperymenty można sobie samemu przeprowadzić, czyli na przykład rzeżuchę jedną postawić koło nadajnika Wi-Fi, żeby rosło, bo to w parę dni rośnie, tak? A drugą rzeżuchę postawić nie koło przekaźnika Wi-Fi. I zobaczyć po prostu, porównać sobie, jak żywy tak, organizm się rozwija w towarzystwie fal promieniowania, a jaki się rozwija bez promieniowania. I oczywiście, nawet jeśli na własne oczy będzie widać różnicę wielkości i zdrowia tej rzeżuchy, no to większość naukowców i medyków powie, że to nie szkodzi. Bo nie ma na to dowodów, ponieważ ten eksperyment, na przykład, który ty przeprowadziłeś, on nie spełnia standardów naukowych. Więc w związku z tym nie ma dowodu, że promieniowanie szkodzi. No więc niestety jesteśmy w takiej rzeczywistości. No właśnie, no jakby nasz świat komórkowy jest być może o miliony lat wyprzedza technologie obecne. Więc z punktu widzenia niskiego poziomu naukowego, no bo to my tworzymy naukę, która ma nas badać. Więc wiadomo, że my będziemy o ile szczebli wyżej niż narzędzia, które tworzymy, żeby nas samych badać. Więc tu jest pewien tu problem z nauką jako taką, że ona zawsze będzie wadliwie i błędnie i w sposób zredukowany odsłaniać nam naszą własną jakby naturę i oddziaływanie na nas. Oczywiście można pewnie redukując uznać, że się już to wszystko wie, bo się będzie mierzyło temperaturę na przykład komórek promieniowanych i stwierdzi się, że skoro się nie gotujemy, bo temperatura podniosła się tylko o pół stopnia, w wyniku gadania na przykład przez komórkę przez godzinę, no to jeszcze się nam nie ścięły białka, więc nie szkodzi, tak? Ale o innych skutkach, nie w kategorii na przykład gotowania się, tylko na przykład jakiejś zmiany przepuszczalności w jakichś tam błonach, jakichś jonów, niejonów, tego na przykład już te badania nie sprawdzają. Później też, tak jak tu jest chyba z życia wzięte, mówię, że dużo takich tych pseudonaukowych, tych eksperckich tez jest takich, że promieniowanie nie szkodzi, bo człowiek się podgrzewa w bezpiecznym zakresie, nie? Ale o innych aspektach oni już w ogóle nie mówią, bo ich w ogóle nie badają. Nie badają tego, co mogłoby wykazać, że szkodzą. A najbardziej to szkodzi na płodność, tak? Na jajeczka, na to, co jest najdelikatniejsze po prostu. No, ale politycy myślę, że tak jak ja, nie, jakby przede wszystkim, wiecie, to są oddziaływania, których wpływ jest kumulatywny, tak? Mówi się, że rak się rozwija przez 7 lat. Więc w takim czy mniejszym stopniu nam się może coś wydawać, ale pewnie część z nas już ma jakieś choroby, tylko one jeszcze nie są na wierzchu, tak? Jesteśmy w procesie zachorowywania pod wpływem tych czynników. I na przykład ludzie, my chętnie na przykład kupimy coś, jeśli na przykład musimy zapłacić za miesiąc, dlatego są takie kryzysy, bo nam się wydaje, że przez ten miesiąc jeszcze coś zarobimy, że przez ten miesiąc wszystko się zmieni. Więc tak naprawdę za miesiąc spłata czegoś to jest, nie myślimy o tym, tu i teraz, tak? I na takiej samej zasadzie jest zdrowie, tak? Na chłopski mój rozum. Że nam się wydaje, że okej, troszkę nam to zaszkodzi, ale teraz się nachapiemy, teraz jesteśmy przy korycie, a tam opowiadają coś tam. Naukowcy mówią inaczej, wierzymy tym naukowcom. Myślę, że na takiej zasadzie ci politycy tutaj są na terenie, który skażają, bo te efekty, one po prostu przyjdą za pokolenie, za dwa pokolenia. To są nieraz takie plany, tak? Tak jak ta kastracja nas, czy wymiana rasowa. To nie jest coś, co
pojawi się jutro, za rok, nawet za 10 lat, ale na przykład następnego pokolenia już nie będzie, tak? Czy na przykład nasze dzieci już nie będą miały dzieci, na przykład, albo będą wymieszane rasowo, albo będą musiały mieć zgodę na reprodukcję. No nie wiem, co się stanie, ale w perspektywie jednego pokolenia jakiś plan takich globalistycznych elit, które nas hodują jak kury, więc mają w iluś cyklach tych ludzi, rozumiecie, osiągną swój skutek. Nie? To dla nich kilkadziesiąt lat poczekać, to może nie być dużo. Perełka JJ załaduj jego patronite, to przeżyjesz na prawdomacji, poznasz może prawdę i tylko prawdę. No ciekawe. No właśnie, no właśnie, no właśnie, nie? No. Niestety, wszystko widzimy w sposób bardzo zredukowany, dlatego to, co mówi Zosia, też ma sens, ponieważ my nie jesteśmy w stanie rozumem wszystkiego objąć, że nawet nasza nauka cała jest do dupy i nic tu nie daje, cała ta historia o nauce. No to się okazuje, że więcej prawdy i efektów daje faktycznie kwestia, nie wiem, formowania swoich myśli, przebaczanie, tak, modlitwa, picie wody, wysypianie się. Pewnie wysypianie się, picie wody, spacerowanie i spotykanie się z życzliwymi ludźmi rozwiąże więcej problemów niż tak naprawdę my mamy problemów z politykami, z lichwiarzami, z małymi czapeczkami, z PiS-em i tak dalej, tak? Bo to są jakby umysłowe bardziej kwestie, a faktycznie w tym wymiarze duchowym też się dzieje bardzo dużo i my tego za bardzo nawet nie rozumiemy. Więc tutaj są dwa światy zupełnie. Myśl jest materią. Na pewno dużo osób dobrze myśląc, zmieniając myślenie, myśląc o określonych rzeczach, może dużo zmienić, tak? Czyli my nawet myśląc o tym Blixie też tworzymy coś nowego, tak? Tworzymy jakiś trend, tworzymy jakąś grupę. Za jakiś czas się okaże, że ktoś to zbada i się okaże, że coś takiego istnieje i jest na przykład duże, nie? A tego nie było. A później będzie ktoś będzie badał i się okaże, że wiecie, że coś powstało, nie? Jakieś zjawisko, jakaś społeczność, tutaj jakieś banery powstały. Więc my tak naprawdę to tworzymy, tak? Przez nasze myśli, działania, energię wytworzymy. I to jest coś magicznego w tym wszystkim, nie? Że nie wiem, rozmawialiśmy, co rozmawialiśmy, a po paru miesiącach wisi flaga BRICS-u, nasza własna, naprzeciwko ambasady amerykańskiej, dwumetrowa, nie? Zobaczcie, jaka to jest moc myśli. Albo, nie wiem, Mateusz był w Chinach, już wrócił. Pojechały kolejne osoby do Chin. Już tam są, będą wrzucały filmiki. To się wszystko jakby dzieje i rozwija. Więc to jest naprawdę coś super. No i z takich małych ziarenek działania może coś dobrego się rozwinąć, nie? Tam też sporo jakichś ulotek podostawałem, różnych takich pism, faktów, co ludzie skumulowali, zebrali i tak powiem, pocztą pantoflową, ulotkową roznosili. Nawet nie wiem, czy ja bym w ogóle chętnie, ja to bardzo doceniam, to jest takie bardzo osobliwe, że nie wiem, ktoś drukuje na przykład kolega takie ulotki, na przykład o upadku dolara, o BRICS-ie. I na przykład w takim miasteczku rozdaje po prostu ludziom, którzy na przykład nie korzystają z internetu. I w ten sposób jest informacja przekazywana. To jest zupełnie inna warstwa rzeczywistości, bardziej materialna. I po prostu ja działam na kanale, a ktoś, prawda? O nie, to ja się z tym nie zgadzam. To już pierwsze zdanie, to jest gówno warte. Przepraszam, ale nie mogę uznać, że Rafał Piech, warto go sobie na Rafała Piecha, bo to jest. Tak jak wiecie, uważam, że jest on mordercą, bo tutaj ktoś taką karteczkę rozdaje o tym, jak to są
Ukraińcami na przykład polscy politycy. Jeszcze inne tam rzeczy mniej lub bardziej szalone. Wiecie, jak to jest taki klimat, że wiesz, koniec jest blisko. No, materializuje się. Mam nadzieję, że się mi laptop zmaterializuje, bo czas go wymienić. Kim jest Piech? O nie, już nie będę powtarzał, kim jest Piech. Cześć Iwona, cześć. Iwona, ty możesz być zadowolona, bo nie wiem, czy widziałaś, jakie są zasięgi twoich kamratów na moim kanale, bo chyba z 3 razy wrzuciłem wystąpienia Wojtka i Marcina. I się poniosły. No, trzeba przyznać, że to są dobrzy mówcy. Ale ja już tak, no to jest doskonały przykład. Piech, Bartoszewicz, dopowiedzcie sobie. Tutaj myślę, że jesteśmy od początku cały czas mniej więcej w tej samej odległości. Nam ten Sikorski, coś znowu, to są takie ciągle prowokacje, ale wydaje mi się, że odległość jest podobna cały czas. Toksoplazmoza żydowska. No właśnie, to już może przejdzie, słuchaj, może ta toksoplazmoza przejdzie do słownictwa naszego, nie? To jest właśnie ten czar słów. Małe czapeczki na przykład, nie? Jak weszły, fajnie. Albo nie wiem, jak był Szumowinowski, albo chujownia. No to są takie tam krótkie inwazje na dane słowa. Zresztą my jesteśmy nieźle wyrolowani, jeśli chodzi o nasze słowa. Tak, ja odpaliłem właśnie zrzutę na nowy sprzęt do montażu i kręcenia tych filmików wszystkich, które oglądacie, bo się po prostu obawiam, że ten, co mam, może się w pewnym momencie skończyć, bo już ma swoje lata. No i jeśli mam coś rozwijać, no to głównie sprzęt się przekłada, oprócz mojego czasu i zdrowia, na wydajność, jakość tego, co otrzymujecie, więc uważam, że jest sensownie, żeby to wzmocnić i zrobiłem tam opis, pisałem właśnie, co zamierzam zainwestować, jaki bym chciał sprzęt teraz zakupić. No i proszę, zachęcam, daję możliwość po prostu wsparcia tego celu. Więc jak ktoś ma taką chęć dołożyć się do tego, co robię, to można to zrobić na konkretny cel właśnie laptopa i monitora, który będzie mógł dalej, że tak powiem, zajechać niż ten, który mam obecnie. No i też jakby pod kątem przyszłych wyjazdów wiem, że po prostu da radę, bo na ten moment to już mi się te zasoby kończą, ciągle mi się zapycha ten sprzęt, już ma problem z mieleniem cięższych materiałów, dlatego wybrałem taki mniej więcej nowy, który byłby wystarczający tak na 3 lata do przodu i zobaczymy, czy z osób, które mnie oglądają, tyle znajdzie się osób z, że tak powiem, doceniających to, co robię, żeby się do tego dorzucić. Także tu jest link, wrzuciłem w komentarzach, możecie poczytać. I tam też są właśnie jako prezenty przy tej zrzutce jest możliwość wybrania sobie jako prezent kubka albo koszulki briksowej. Tutaj jak widzicie jest kubek i koszulka. Jeszcze to znaleźć pod tym linkiem i tam po prostu poczytać. Ja to dzisiaj wstawiłem i
Mam nadzieję, że tam wszystko jest dobrze. Może jeszcze coś tam będę szlifował, poprawiał. Zwłaszcza, że to będę pierwszy raz te kubki i koszulki zamawiał, więc mam nadzieję, że będzie odpowiednia jakość tam. Nie wiem, jakie to będą ilości. Zobaczę, ile tych koszulek będzie potrzebne, kubków i zobaczę, czy to, nie wiem, może z Chin trzeba będzie zamówić, ale myślę, że na razie na małe ilości to sobie spokojnie w Polsce zrobimy. Sam jest 50 zł za kubek, ale tak naprawdę to jest 20 zł wysyłka. Sam kubek kosztuje tam kilkanaście złotych, więc tak naprawdę to jest, jeśli ktoś wybierze taki prezent, to jest cegiełka, powiedzmy 20 zł z koszulką. To jest podobnie, to jest cegiełka, powiedzmy 50 zł, bo wysyłka, koszulka, to są koszty, powiedzmy tam 50 kilku złotych. No tak, szczerze mówiąc, to jest dobry plan. Tylko też te Huawei z Harmony OS Next, które pewnie wyjdą, one też będą dosyć drogie, bo one właśnie celują w konkurencję z Macami, z Apple'ami. I te nowsze Huawei już kosztują tak też po 7-8 tysięcy, nie? Ale mam nadzieję, że Harmony OS będzie się dało zainstalować też na starszych urządzeniach, że będzie normalnie działał, że będzie można sobie po prostu Windowsa wymienić na Harmony. To byłoby idealnie, ale nie mam na to gwarancji, że on będzie działał na starszych sprzętach. Jeśli chodzi o Harmony OS, to jest alternatywa dla Windowsa od Billa Gatesa, bo uważam, że to jest wirus. Że to jest największy wirus, to jest to, że wszystkie nasze, każdy człowiek prawie na świecie, każda firma korzysta nie tylko z preparatów szczepionek, ale oprogramowania do głowy tej zewnętrznej, jaką jest komputer. My to mamy wszystko od Billa Gatesa. Zobaczcie, to jest najgorsze możliwe źródło, jakie my mamy dla sprzętu i komputerów, które używamy. Nie wiem, czy połączyliście sobie te fakty, że to, co nas zabija, z tego samego źródła mamy komputery i system operacyjny, ten, na którym piszemy, liczymy, współpracujemy. I uwierzcie mi, że to nie jest bez przyczyny, że w tym systemie jest dużo błędów, które niszczą nasze życia i czynią nas zależnymi i kontrolowanymi. I po to właśnie te osoby, jak Gates, wpuszczają te wirusy czy te Windowsy. Nie po to, żeby nam było lepiej, tylko żeby nas niestety kontrolować. I dlatego jest walka nie tylko z dolarem, który niby ma być pieniądzem dobrym, ale to nie jest żaden pieniądz, tylko to jest dług i niewola. I tak samo z Windowsem, z Facebookiem, z Googlem, że to nie jest dostęp do informacji, tylko to jest dostęp do programowania i jedynej słusznej wersji rzeczywistości, którą wymyślili dla nas. I tu jest pewien problem po prostu. Dlatego razem z dedolaryzacją i tutaj z BRICS-em, gdzie będziemy mieli, miejmy nadzieję, że my też również, prawdziwy pieniądz i możliwość poza kontrolą Izraela płacenia i kupowania od innych, to też potrzebny nam jest inny komputer, inny telefon, inny internet. Bo obecny internet, jesteśmy całości, jakbyśmy w synagodze siedzieli i pod ławką rozmawiali, to taką mamy mniej więcej poziom tajności naszych rozmów, nie? No, tam pewnie trochę moich widzów było na Grunwaldzie, o tym często mówiłem, że jest taka impreza. Daniel, no mam nadzieję, że Harmony OS będzie łatwiejszy niż Windows. Tam też jest Harmony OS wersja otwarta, taka powiedzmy open source'owa. Więc mam nadzieję, że trochę deweloperów się przerzuci na Harmony, żeby tam tworzyć pod to. I też pomagać ludziom później się w to wdrożyć. Może to jest w ogóle jakaś nisza dla osób z IT, żeby się nauczyć tych chińskich internetów i systemów. No, teraz na przykład Chińczycy w szkołach swoich, jak uczą programowania się, to już uczą się języka programowania pod Harmony, czyli pod swój system. I też firmy będą inwestowali, które będą programowały i tworzyły pod Harmony, a niedługo po prostu software, gry i multimedia Chińczycy będą robili o poziom lepszy niż Amerykanie, niż Hollywood. Więc to jest spoko, nie?
No to nie jest wdzięczna robota demaskowania, ale ktoś to musi robić. Mam nadzieję, że ja będę mógł się z tej roli zwolnić i robić coś innego. Że to już nie będzie potrzebne. Słuchajcie, też Wam życzę dobrej nocy. Jeszcze chyba nie było dawno tak długiego live'a, którego jeszcze bym sam prowadził, więc fajnie, że mogliśmy porozmawiać. Jakbyście chcieli wesprzeć to do Buy Coffee, macie link w opisie. Czy ja go tutaj mogę Wam pokazać? Możecie sobie telefonem to tylko przyłożyć aparat, dać pauzę i aparat skierować. Wyświetli się link do strony, wystarczy kliknąć, tam można sobie wybrać, czy jakiegoś blika, kartę, no i puścić te parę złotych, to też się dołożycie do tego sprzętu. Mam nadzieję, że nie wiem, uda się w tym miesiącu tą podmiankę zrobić, to też Wam pokażę, jak to wygląda i no, przy tych wyjazdach, które mają być, myślę, że to pomoże, żeby i lepszej jakości częściej filmy wlatywały, żebym nie musiał się o baterię martwić. Bo tak na przykład ten komputer to ma na 2-3 godziny baterię w terenie, a tak to będą na 9 godzin baterię i będę mógł nawet nie wiem, w takim zlocie, czy na tej konferencji YouTuberów, czy gdzieś jadąc do Kazania, na Słowację, do Bratysławy, po prostu będę mógł być bardziej z wami na bieżąco i przez to te nasze myśli będą silniejsze i bardziej sprawcze. No te technologiczne rzeczy też są mega ciekawe i te satelity, częstotliwości, komputery, procesory. Mega mnie to interesuje. Mam nadzieję, że będę miał czas, żeby się bardziej w to pozagłębiać. Na razie to moja publicystyka jest dosyć taka szeroka i ogólna, ale no mam nadzieję, że potrzebna i że te tematy przegadamy i jak już je przegadamy, to będziemy mogli iść dalej. I jak coś wartościowego się pojawi w naszych oczach, to nie będziemy tego mieszać z tym syfem, z tym popsutym winem, które było dotychczasowym tym bukłaku, bo już, że tak powiem, ten kukluszcz, jak to się nazywa, po prostu odcedzimy te złe ziarna i będzie po prostu lepiej widać to, co jest dobre, co możemy wzmacniać. To ty, Zosia, wymień się z Tadeuszem kontaktami. Też Tadeusza zapraszam do komentarzy, bo widzę cię też pierwszy raz u mnie, więc dołączaj do nas. Wszystkim życzę dobrej nocy. Dziękuję za wszystko i do zobaczenia. O, nie chcę się zakończyć z tym. Zablokowało się i nie mogę wyłączyć.